Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie Panie i Panów Radnych. Witam dwójkę gminy Mogilany, Pana Piotra Piotrowskiego oraz pracownika Urzędu Gminy. Witam sołtysów, mieszkańców, wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Otwieram 16. sesję Rady Gminy Mogilany. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad i umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał. Na dzisiejszą sesję zostały przedłożone autopoprawki. Autopoprawka pana wójta dotycząca uchwały budżetowej i UPRF-u. Z poprawki radnych do uchwały budżetowej i do UPRF-u, a to poprawka komisji rewizyjnej, czyli to wprowadzamy do porządku obrad. Porządek sesji został Państwu radnym doręczony z zawiadomieniem o dzisiejszej sesji Rady Gminy. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi lub wnioski do przedmiotowego porządku obrad? Proszę Pani Radna. Panie Przewodniczący, bo to usłyszałam, że zostały na dzisiejszą sesję złożone poprawki radnych do budżetu i do UPRF-u, ale myśmy nie dostali jako radni tych poprawek. W tym momencie poprawki są kserowane. Posunę się sesja, a my nie mamy dokumentów, tak? No to jest trochę niepoważne, Panie Przewodniczący. Czy ktoś jeszcze ma jakieś uwagi? W takim razie Pani Mecenas, czy mamy głosować porządek obrad, czy? Przyjmujemy bez głosowania. Dziękuję. Przechodzimy wobec tego do punktu pierwszego. Przyjęcie protokołu z 15 sesji Rady Gminy Mogilany. Czy są jakieś pytania? Nie ma. W takim razie przechodzimy do głosowania punktu pierwszego, przyjęcia protokołu z 15 sesji Rady Gminy Mogilany. Kto z Pań, Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu? Dwanaście za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 3 głosy wstrzymujące. Dziękuję. Przechodzimy do punktu drugiego. Informacja wójta gminy Mogilany. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Sprawozdanie wójta za okres od 29 grudnia do dnia dzisiejszego, czyli do 21 stycznia. Spotkania poza godzinami pracy. 6 stycznia, godzina 15, kolędowanie pod kaplicą Świętej Lidy we Włosani. 9 stycznia, godzina 11, opłatek w Starostwie Powiatowym, a o godzinie 18 spotkanie opłatkowe dla pszczelarzy z terenu gminy Mogilany, które odbyło się w Libertowie. 11 stycznia, godzina 16.15, komisja rewizyjna. 14 i 15 stycznia posiedzenie Komitetu Sterującego projektem Demontaż i Bezpieczne Składowanie Wyrobów Zawierających Azbest. Posiedzenie to odbyło się w Rydrze. 16 stycznia, godzina 17, spotkanie opłatkowe seniorów w Szkole Podstawowej w Mogilanach. I 17 stycznia, godzina 15, jasełka w Bukowie w Szkole Podstawowej. Spotkania w godzinach pracy, to jest 11 stycznia, udział w spotkaniu z przedstawicielami Tauron dotyczącego konserwacji i eksploatacji sieci elektrycznej. 12 stycznia przegląd grup kolejniczych o Złoty Ruch Turonia. 13 stycznia spotkanie z przedstawicielami Szkoły Amerykańskiej w Libertowie. Spotkanie dotyczyło ulicy Świętego Fabiana. 14 stycznia 25 spotkanie opłatkowe samorządów Małopolski i Polski, które odbyło się w Urzędzie Miasta w Krakowie. Proszę Państwa, jeśli chodzi o bazę usług komunalnych, tradycyjnie sprzątane są przystanki MPK w ilości 75. Przygotowano również pojazdy do akcji Zima, konserwacja sprzętu. Jeśli chodzi o CEAS,
No to na bieżąco jest transport żywności do placówek oświatowych, szkoły i przedszkola. Baza usług komunalnych również na terenie budowy gimnazjum zdemontowała elektrykę oraz usprzątnięta kontener. Jeśli chodzi o referat rozwoju lokalnego, zakończono konsultacje społeczne, których celem było zebranie opinii i uwag na temat koncepcji rewitalizacji rynku w Mogilanach. Zostały opracowane wyniki zebranych ankiet. Zainteresowani w sumie wypełnili 125 ankiet. Za tak, za tą koncepcją było 69, z uwagami przeciw było 56. Tym 77 ankiet były w wersji papierowej. Tutaj było za tak 45, za nie 32 oraz ankiety wypełnione w formie elektronicznej w ilości 48. Za tak było 24, za nie 24. Główne uwagi mieszkańców na temat koncepcji rynku, które były za nie, dotyczyły brak stojaków na rowery, brak ogródka piwnego, brak zaznaczonej publicznej toalety, brak środków finansowych. Była uwaga, że wystarczy remont obecnego rynku, mało zieleni, niewykorzystana zabytkowa studnia, brak oświetlenia rynku, brak kącika dla dzieci, niewykorzystanie spadku terenu do obserwacji widoków na amfiteatr, brak zagospodarowania łąki pod tarasem widokowym, brak akceptacji budynku mającego mieścić sanitariaty, tutaj była uwaga, że on oszkodzi rynek, brak akceptacji na zlokalizowanie placu zabaw. Rynek powinien nawiązywać architekturą do najstarszego obiektu w jego pobliżu. Brak akceptacji nawierzchni w pasy. Słabo wykorzystany teren poniżej strefy handlu. Brak objaśnień dotyczących prezentowanej koncepcji. Brak propozycji innych koncepcji. Ograniczenie ruchu drogowego. Mało miejsc parkingowych. 5 uwag było, że brak w ogóle miejsc parkingowych. I brak pętli autobusowej na prezentowanej koncepcji. Proszę Państwa, wszystkie te uwagi, które teraz przedstawiłem za nie, zostały przekazane do firmy projektowej, która po prostu ustosunkuje się do przedmiotowych uwag. Opracowane wyniki ankiety zostały zamieszczone na oficjalnym serwisie internetowym naszej gminy, również w BIP-ie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. I te opracowania zostały wystawione w dniu 4 stycznia. Również trwają obecnie prace dotyczące aktualizacji planów odnowy miejscowości na lata 2014-2022. Obecnie już dzisiaj mamy, jutro mamy zakończenie konsultacji społecznych. Jeśli chodzi o referat geodezji, na dzień 22 marca tego roku wyznaczono 5 przetarg na sprzedaż gimnazjum Mogilana na kwotę 8 milionów. Referat inwestycji. Trwa przebudowa zachodniej części budynku szkoły podstawowej w Konarach na przedszkole publiczne. Jesteśmy teraz na takim etapie. Zakończono przebudowę kanalizacji deszczowej zewnętrznej. Zakończono murowanie ścian wewnętrznych z wykonaniem otworów drzwiowych, w tym ściany działowo-gipsowo-kartonowe. Zakończono montaż okien i drzwi zewnętrznych. Wykonywana jest podbudowa pod plac od strony północnej. Wykonywane są instalacje wewnętrzne, takie jak elektryczne, instalacja sanitarna, gazowa i tutaj te prace są na ukończeniu. Wykonywana jest również instalacja hydrantowa wewnętrzna, również prace na ukończeniu. Wykonywane jest docieplenie budynku, styropian położony na elewacjach północnej i zachodniej i wykonywane są obecnie tynki wewnętrzne. Przystąpiono również do wymiany rynien. Jeśli chodzi o drogi, trwa przebudowa ulicy Zgodnej Borowej w Libertowie. Jesteśmy na etapie wykonania już kanalizacji opadowej w ulicy Borowej. Trwają prace związane z budową kanalizacji opadowej teraz w ulicy Zgodnej. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Zgodnej w Libertowie.
Jest to odcinek kanalizacji przebudowywanej drodze niezbędny do odprowadzenia ścieków z ulicy Zagajnik i z ulicy Płomienna. Jeśli chodzi o oświetlenie, to już zakończyliśmy budowę oświetlenia ulicznego na ulicy Parkowej w Gaju i na ulicy Świątnickiej Bocznej we Włosanie. Jest sprawozdanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach. W niedzielę 10 stycznia w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury odbył się koncert kolęd pastorale w wykonaniu zespołów lokalnych działających przy roku. Podczas tego koncertu był wernisaż wystawy malarstwa Anny Fornelskiej. Prace te można było oglądać od 9 grudnia. W dniu 12 stycznia Gminny Ośrodek Kultury zorganizował 12 gminny przegląd grup kolędniczych i widowiskowych i widowisk bożonarodzeniowych pod hasłem o Złoty Druh Turonia. Udział w tym przeglądzie zgłosiło 10 grup, a na scenie wystąpiło 171 uczestników. W dniu 16 stycznia bieżącego roku Gminny Ośrodek Kultury wraz ze Szkołą Podstawową w Mogilanach zorganizował gminne noworoczne spotkanie seniorów. W spotkaniu tym uczestniczyło 150 osób. Od 18 stycznia trwają ferie zimowe. Podczas ferii odbywają się warsztaty plastyczne, taneczne, komputerowe, gry i zabawy. Obecnie również trwają prace w Gminnym Ośrodku Kultury przygotowania do koncertu noworocznego, który odbędzie się w tą niedzielę 24 stycznia na sali remizy w Mogilanach, na który oczywiście serdecznie zapraszamy. I ostatnie informacje z działu oświaty i tutaj sprawozdanie z EAS-u. Obliczono, przygotowano sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególne stopnie awansu zawodowego w szkołach, w przedszkolu, placówek prowadzonych przez gminę Mogilany. I kwota ogólna z kosztami pracodawcy to około 42 993,50 zł. Kwota różnicy na stopniu awansu zawodowego nauczycielmianowanego na minus 28 414,09, stażysta na minus 7503, natomiast kontraktowy i dyplomowany na plus, i tak kontraktowy na 24 304, a dyplomowany na 35 835. Również obliczono trzynastki dla pracowników placówek oświatowych, przyznano dodatki motywacyjne moim zarządzeniem dla dyrektorów i nauczycieli na okres od 1 lutego do 30 czerwca bieżącego roku. Sprawdzono, przeprowadzono korektę informacji, które są przekazywane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, czyli dane o placówkach, uczniach, rodzaj niepełnosprawności oraz oczywiście o nauczycielach na poszczególne stopnie awansu zawodowego. Dane te pozyskiwane są do naliczenia subwencji oświatowych. Przygotowano zarządzenie w sprawie specjalności i kwot dofinansowania wspierania doskonalenia nauczycieli na rok 2016. Przygotowano również aneksy do umów najmu dla lokatorów mieszkających w budynkach szkolnych i to jest związane z tym, że jest zmiana stawki zawodu i kanalizacje. Tutaj zostały wystawione 4 aneksy. ZEAS rozliczył dotacje na zadanie, wyposażenie uczniów w darmowe podręczniki i pomoce edukacyjne. Łącznie na ten cel wydatkowano w gminie Mogilany 70 299,19 zł. Program darmowy podręcznik 2015 kierowany był do uczniów klas 1, 2 i 4 szkół podstawowych oraz do pierwszych klas gimnazjów. Rozliczono również program Książki Naszych Marzeń, przygotowano odpowiednie sprawozdanie, wydatkowana kwota na to była 11 547,42 zł. W grudniu również ZEAS przygotował decyzję na zwrot kosztów dla pracodawców, którzy zatrudniali młodocianych pracowników. I tutaj mamy 7 decyzji. Jedna jest odmowna ze stycznia 2016. Również do mnie wpłynął kolejny wniosek.
Na bieżąco realizowane są sprawy związane z systemem wpłat rodziców za przedszkole publiczne. Wysyłane są odpowiednie upomnienia. Stan zaległości na dzień 31 grudnia za niewpłacone opłaty za przedszkole to kwota 8930. Obecnie przygotowane są PIT-y za rok 2015. Przygotowano również 3 aneksy do arkuszy organizacji. 2 w związku z przydzieleniem po 10 godzin nauczania indywidualnego w szkołach w Libertowie i we Włosani oraz aneks przedszkola w Mogilanach w związku z zarządzeniem o zwiększeniu etatów pracowników kuchni w Gaju, a jest to spowodowane żywieniem dzieci w szkołach. No i księgowości, oczywiście teraz jest cały czas okres sprawozdawczy za 2015 i rozliczenia dotacji, rozliczenia stypendiów, wyprawek szkolnych, sprawozdania do KUS i tak dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Skorzystam z okazji jeszcze, że nie mamy tych autopowiadek skierowanych. Witam panią radną powiatu Małgorzatę Bardyłę. Proszę państwa, 10 minut przerwy ogłoszę, bo nie mamy jeszcze kserówek poprawek. Wznawiamy obrady po przerwie. Przechodzimy do punktu trzeciego. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie uchwały budżetowej gminy Mogilany na 2016 rok. I przypomnę, tutaj wpłynęła autopoprawka pana wójta i poprawki radnych. Bardzo proszę, pan wójt czy pani skarbnik odbierze głos. Pani skarbnik, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rada, czy otrzymam omówić tylko same autopoprawki, czy w ogóle cały projekt uchwały po autopoprawce? Czy państwo życzycie sobie szczegółowego? To, czy nie raczej, tylko same autopoprawki. Autopoprawki. Skrótowe omówienie, tak? Skrótowe, tak. Dobrze, więc tak. Budżet gminy, projekt budżetu gminy na 2016 rok po stronie dochodów, po autopoprawkach pana wójta wynosi 42 633 430 zł 96 groszy i w ramach tej kwoty dochody bieżące to jest kwota 41 816 941 zł i 10 groszy i te dochody stanowią 98,08% planowanych dochodów ogółem. Natomiast dochody majątkowe jest to kwota 816 489 złotych 86 groszy, co stanowi 1,92% dochodów ogółem. W ramach dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia właśnie po autopoprawce pana wójta planowana jest kwota 400 tysięcy złotych. W ramach dochodów subwencja oświatowa, którą otrzymujemy z Ministerstwa Finansów na zadania oświatowe na terenie gminy, jest to kwota 10 089 231 zł i ta subwencja stanowi 23,67% ogółu dochodów. Dużym zastrzykiem dla budżetu gminy, tak bym to nazwała, są przekazywane przez ministra finansów udziały w tak zwanym PIT i z CIT-u. Wynoszą one według prognozy ministra finansów 16 983 126 zł i stanowią one prawie 40% planowanych dochodów ogółem. Dotacje, czyli to są dotacje celowe na zadania z administracji rządowej przekazywane przez wojewodę małopolskiego, jak również dotacje na zadania własne gminy, wynoszą ogółem 4 683 514 zł, co stanowi prawie 11% ogółu dochodów. Natomiast wpływy z podatków i opłat lokalnych, czyli są to podatki i opłaty, które wnoszą tutaj nasi mieszkańcy gminy, podatek od nieruchomości, rolny, leśny, dochody z podatków, które realizują urzędy skarbowe na rzecz gminy, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych,
podatek od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej. Jest to łącznie kwota 7 133 100 zł i stanowią one prawie 17% ogółu planowanych dochodów. Jeśli chodzi o planowane wydatki, to wynoszą one łącznie po autopoprawkach pana wójta 45 156 671 złotych 96 groszy. I w ramach tych wydatków wydatki bieżące wynoszą 37 298 488 zł, co stanowi 82,6% i wydatki majątkowe na kwotę 7 858 183 zł 96 groszy i stanowią te wydatki w ogóle planowanych wydatków 17,4%. Wydatki majątkowe, tak krótko myślę, że to pan kierownik Klimończyk by przedstawił, jakie zadania mamy zamiar realizować inwestycyjne w ramach projektu budżetu na 2016 rok. I projekt budżetu na 2016 rok po autopoprawkach pana wójta zamyka się deficytem budżetu gminy. I ten deficyt wynosi 2 523 241 zł. I na sfinansowanie tego deficytu planowana jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 2 520 325 zł. Planowane jest również zaciągnięcie, wyemitowanie obligacji komunalnych na kwotę 2 860 000 zł. Czyli łącznie planowane przychody budżetu wynoszą 5 380 325 zł. Natomiast rozchody budżetu, czyli spłata zaciągniętych już dotychczas pożyczek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz wykup obligacji komunalnych łącznie wynoszą 2 857 084 zł. W projekcie budżetu zapisane są również rezerwy budżetowe. Jest to rezerwa ogólna pana wójta, rezerwa na jednostek pomocniczych sołectw oraz rezerwa obligatoryjna na zarządzanie kryzysowe. Ja może teraz poproszę pana kierownika, żeby jeszcze omówił krótko planowane inwestycje w ramach wydatków majątkowych. Witam Państwa. W ramach wydatków inwestycyjnych kanalizacja, budowa na zasadach dla części miejscowości Libertu, tu jest kwota 3 100 000. Dokończenie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, projektu budowy sieci kanalizacji karnej w Gaju 80 000. Wykup gruntów pod pompownie, które zostały wybudowane w ramach kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosa, etap drugi 30 000. Dotacja celowa na zadania realizowane w ramach IS-ów, tutaj jest 439 500. Jeżeli chodzi o drogi gminne, na przebudowę dróg gminnych, czyli wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych 350 000, przebudowę, dokończenie, czyli kontynuacja rozpoczętej przebudowy ulicy Zgodna i Borowa w Libertowie 700 000. Przebudowa drogi gminnej K600-617 w Chorowicach na długości 823 m, 823 m, 300 000. Opracowanie projektu budowlanego, przebudowy odcinka ulicy Wzgórze w Gaju 25 000. Projekty w zakresie obiektów, czyli świetlica wiejska w Konarach 15 000 i projekt rekompozycji rynku 40 000. Przebudowa zachodniej części skrzydła szkoły podstawowej na przedszkole w Konarach 1 200 000. Modernizacja oświetlenia ulicznego 450 000. Dziękuję. Jeszcze może uzupełnię tylko, że w ramach na zakupy inwestycyjne planowana jest kwota 730 683 zł 96 groszy. To jest na odcinek Straży Pożarnej na zakup samochodu bojowego dla Straży Zmogina. Dziękuję. Pani mecenas, mam pytanie. W uchwale w sprawie trybu prac nad projektem budżetu mamy zapis odczytania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie. Państwo radni taką opinię otrzymali. Czy mamy ją odczytać w tym momencie?
zapoznali się z tą opinią, no to przyjmujemy, że ona została odczytana. Proszę Państwa. Proszę Państwo, który jest radny. Proszę Pan Radny Łenarczyk. Ja mam pytanie, ponieważ opinia jest do budżetu, który wójt proponował, a tutaj dostaliśmy te poprawki, to jest całkiem inny budżet, więc nie wiem, czy tu niepotrzebna byłaby osobna opinia. Opinia RIO jest zawsze do budżetu chyba, który... Opinia RIO zawsze projektu. Jest do projektu, a wójt składa w tym momencie autopoprawki do tego projektu, więc jakby opinia tyczy się projektu pierwotnego. Czyli nie czytamy opinii RIO. Proszę o przedstawienie opinii do projektu uchwały budżetowej panią przewodniczącą Komisji Budżetowej. Rozumiem, że jest opinia z autopoprawką, tak? Dzisiaj była głosowana, znaczy opinia pozytywna dla projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawką. Cztery osoby głosowały za, zero było przeciw, dwie osoby się wstrzymały. Kolejnym punktem jest przedstawienie przez radnych poprawek. Odczytam w tym momencie poprawki, jakie zgłosili radni do uchwały budżetowej. Następnie będziemy głosować autopoprawkę pana wójta i będziemy głosować poprawki radnych. Tak, pani mecenas? Ponieważ całość autopoprawek będzie odczytana przy głosowaniu, przeczytam tylko tematy. Nazwa zadania. Kontynuacja rozpoczętej budowy zbiornika wodnego na Kopcach w Mogilanach. Zakup usług remontowych, remonty cząstkowe dróg gminnych. To były poprawki pani Alicji Bodziańskiej-Werbeki, Ewy Walczak, Joanny Nowickiej, Renaty Szczepońskiej, Grzegorza Stokłosy, Grzegorza Malika, Tadeusza Strzebońskiego, Tadeusza Gniatka. Poprawka Grzegorza Stokłosy. Nazwa zadania. Dotacja celowa z budżetu gminy Mogilany na zakup samochodu bojowego wraz z wyposażeniem dla OSW w Pukowie. Kolejna poprawka Grzegorza Stokłosa. Wnioskodawca. Budowa chodnika przy drodze gminnej numer K600-608 i numer K600-611 w Bukowie na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w ramach zadania z 2015 roku. Poprawka pani radnej Alicji Bodziańskiej-Berbeki. Zlecenie projektu oświetlenia w Lusinie i wykonanie zadań według tych projektów. Ulica Floria na długość 900 metrów od kaplicy do szkoły amerykańskiej. Ulica Krakowska na odcinku kaplica pani Sikoń 400 metrów. Zamontowanie jednej lampy na zakręcie koło sklepu na ulicy Krakowskiej. Poprawka pana Tadeusza Gniatka, radnego. Wykonanie odwodnienia i nawierzchni ulicy Cichej w Gaju według dokumentacji projektowej wykonanej w ramach budżetu 2015 roku. Poprawka pana radnego Grzegorza Malika. Budowa oświetlenia zgodnie z wykonanym projektem w ramach budżetu 2015 przy drodze numer 653 oraz 654 działka 374, 379, 371-2. Poprawka pana radnego Tadeusza Gniatka. Wykonanie projektu odwodnienia nawierzchni ulicy Grzmiącej w Gaju. Poprawka pana Tadeusza Gniatka. Wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy oświetlenia w Gaju przy ulicy Widokowej i pod górą. Poprawka radnego pana Tadeusza Strzebońskiego. Remont ulicy Spacerowej w Mogilanach według wykonanej dokumentacji projektowej zleconej w ramach budżetu 2015 roku. Poprawka radnego pana Tadeusza Strzebońskiego. Wykonanie oświetlenia ulicy Spacerowej w Mogilanach według dokumentacji projektowej zleconej w ramach budżetu 2015 roku. Poprawka pani radnej Joanny Nowickiej. Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Świętego Floriana w Libertowie obejmującej odwodnienie, oświetlenie oraz poszerzenie o chodnik. Poprawka pani radnej Ewy Walczak. Remont ulicy Mogilańskiej w Mogilanach. Poprawka radnych Alicja Bodzieńska-Werbeka, Ewa Walczak, Joanna Nowicka, Renata Szczepońska, Grzegorz Stokłosa, Grzegorz Malik, Tadeusz Szczepoński, Tadeusz Gniadek.
poprawka do projektu uchwały budżetowej gminy Mogilany na 2016 rok w zmianie treści paragrafu 8. To są poprawki dotyczące uchwały budżetowej. Czyli w tym momencie przechodzimy do głosowania. Autor. Dobrze. Proszę, panie wójcie. Szanowni Państwo, umawialiśmy się, że pewne rzeczy na komisjach omawiamy, tam się kłócimy, natomiast na sesji jest tylko formalność. W tym momencie otrzymaliśmy 15 autopoprawek w ostatniej chwili. Natomiast tutaj no nie mamy czasu przeanalizować tego, bo musielibyśmy godzinną przerwę zrobić. Natomiast co mi się rzuciło tutaj w oczy tak na gorąco. Proszę Państwa, tutaj dotacja na zakup samochodu bojowego dla OSP w Bukowie. Propozycja jest 200 tysięcy na ten samochód i wycina się drogi, wycina się wykup gruntu, plany zagospodarowania przestrzennego. Natomiast ja nie wiem, czy pan przewodniczący nie jest poinformowany o działaniach, no nie wiem, Rady Sołeckiej, Zarządu Straży w Bukowie, bo według mnie ta autopoprawka jest po prostu rozrzutnością. Dlaczego? Dlatego, że po zebraniu wiejskim w Bukowie ze strażakami rozmawiałem. Do 10 stycznia mieli złożyć wniosek o zakup samochodu. Na ten samochód pozyskali fundusze i wsparcie głównego szefa biura politycznego, pana Łukasza Smułki. Brakowało im 50 tysięcy. Powiedziałem, że 50 tysięcy z rezerwy ogólnej, o ile Rada zatwierdzi, jestem w stanie im do tego samochodu dać. Brakowało im na ten czas rozmowy 25 tysięcy, co tragedią nie było. Natomiast nie wiem, dlaczego nie zgodziła się, nie wiem, czy tam Rada Sołecka, czy Straż, na złożenie tej deklaracji i tego wniosku. A nagle dzisiaj widzimy, że mamy wydać 200 tysięcy, a można było znaleźć tylko 25 tysięcy, żeby strażakom w Bukowie pomóż i żeby ten samochód mały mieli. Już abstrahuję o garażu. Więc to tak pierwsze, no nie wiem, no tutaj właśnie, gdyby wszystkie te rzeczy, proszę Państwa, wpłynęły na komisję, to byśmy to mieli wyjaśnione. Następna sprawa. Następna sprawa dotyczy tutaj wniosków ulica Świętego Floriana w Libertowie. No Państwo, no gdybyście Państwo ten temat poruszyli na komisję, to bym Państwu wyjaśnił. Czy my mamy w 100% Świętego Floriana finansować, skoro w swoim sprawozdaniu podałem, że były przeprowadzone rozmowy ze szkołą amerykańską, która chce się... To nie ta miejscowość, panie wójcie, chyba. Czyli to mówimy tutaj... No właśnie, no to... No przepraszam, ale to proszę Państwa, właśnie to są efekty ostatniej chwili dania, że nie można nawet dokładnie przeczytać. Dobra, czyli to jest. Proszę Państwa, następną sprawę, no znowu tutaj się próbuje następnej... znowu się muszę zastanowić, bo znowu chwilę mnie chwycicie za to słowo. No jest tutaj, ulica Świętego Floriana od kaplicy do szkoły amerykańskiej. Co wy mi tutaj mieszacie, no? Dobrze mówię. I tutaj są, proszę Państwa, gdyby to było wcześniej, to bym Państwu wyjaśnił. Tutaj są poczynione rozmowy ze szkołą amerykańską, było spotkanie, mówiłem o tym sprawozdaniu. Oni chcą, abyśmy przedstawili kosztorys tej modernizacji drogi, ponieważ szkoła amerykańska... Cały czas mówi pan o innej miejscowości. Ja mówię, Świętego Floriana, długość 900 metrów od kaplicy do szkoły. No to dobrze, no to Lusina, no okej. Ale my teraz mówimy o Libertowie. Ale ja mówię po kolei o to poprawki pani radna, niech się pani słucha dokładnie. Więc tutaj proszę Państwa, Jakie są rozmowy? Rozmowy są takie, że my przedstawiamy szkole amerykańskiej modernizację drogi Świętego Floriana wraz z poszerzeniem drogi, z chodnikiem i z oświetleniem. Przedstawiamy im kwotę, ile to ma kosztorysowo wynosić.
Następnie szkoła amerykańska chce w tych działaniach się dołożyć. Nie wiem w jakim procencie, czy 50 na 50, czy 60 na 40, ale chcą po uzyskaniu tej kwoty, będą na swoim zarządzie tam tej szkoły, będą debatować, jak zrobić, żeby wspólnie z gminą finansować. No więc, gdyby to było wcześniej powiedziane, to by te autopoprawki, bo ja uważam, że to jest bez sensu dzisiaj tą autopoprawkę przenosić, skoro możemy to nie w 100% jako z gminy finansować. No następne rzeczy to bym musiał wziąć i poczytać, zastanowić się. No to tak jak mówiłem, trzeba by zrobić przerwę, bo to jakieś tutaj takie rzeczy są, że... Dziękuję. W takim razie pani radna Ogarnot, proszę. Proszę Państwa, zgodnie z procedurą, trybem prac nad projektem budżetu, był termin składania poprawek. No również Państwo uchwałę przygotowaliście, również jest tutaj to, że można składać w dniu sesji budżetowej poprawki. Państwo to zrobiliście. Natomiast wszystkie komisje merytoryczne, łącznie z komisją budżetową, pracowały nad projektem budżetu przedłożonym przez pana wójta. Również komisja budżetowa dostała wnioski, bo nie spełniało to formalnie poprawek, nie były to poprawki, ponieważ nie było źródła sfinansowania, wnioski, które komisje i państwo radni złożyliście do pana przewodniczącego Stokłosy. W związku z tym, że były to wnioski, a nie poprawki, nie były one opiniowane przez komisję budżetową. Zgodnie z trybem prac nad projektem budżetu, no przede wszystkim powinna się pochylić komisja nad pewnymi sprawami, prawda? To są sprawy finansowe raz. Drugi raz pan wójt, który odpowiada za wykonanie budżetu, powinien również mieć czas na to, żeby zapoznać się z tymi poprawkami. Proszę Państwa, co się okazuje? Pan Przewodniczący, mówiliśmy o opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po raz kolejny Regionalna Izba Obrachunkowa podnosi realność zaplanowanych dochodów z tytułu mienia. I co widzimy w poprawkach złożonych przez Państwo? Znowu podnosimy dochody o prawie 3 miliony. Czyli wójt przygotował autopoprawkę, przychylił się do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i w sytuacji, kiedy przez 4 lata sztucznie podnosiliśmy dochody, po raz pierwszy projekt budżetu z autopoprawką jest realny, tak jak chciała Regionalna Izba Obrachunkowa i Państwo mówicie nie. Na poprzedniej sesji bodajże, nie pamiętam dokładnie, ale była podnoszona sprawa właśnie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i realności. I był tutaj wójt spowiadany, dlaczego znowu są podnoszone dochody z tytułu majątku. Pan wójt przychylił się do opinii regionalnej i również do głosów państwa radnych i obniżył te dochody. Pokazał inne źródła sfinansowania, natomiast państwo swoimi poprawkami znowu przewracacie ten budżet. Ten budżet będzie nierealny, proszę państwa. Nie możemy podnosić kolejny raz dochodów i realizować zadania, które Państwo do końca nie wiecie, czy po prostu mają być, czy są przygotowane do realizacji, bo mam takie wrażenie, że nie są przygotowane. I po prostu dla mnie to jest niepoważne traktowanie tej gminy, tych mieszkańców i tego budżetu, Panie Przewodniczący. Dziękuję. Pan Radny Gniadek, proszę. Witam Państwa. Poprzednio rozmawialiśmy i ja pytałem pana wójta a propos opinii RIO i sprzedaży gimnazjum. Miałem pewne wątpliwości co do tych uwag. Natomiast pan wójt tak sugestywnie przekonywał, że to jest ok, było za każdym razem, że ja na przykład uwierzyłem panu wójtowi. Pan radny Młynarczyk, proszę. Ja chciałem się odnieść tutaj do poprawki pani Ewy Walczak, gdzie po prostu zabiera się 300 tysięcy z Chorobic na przebudowę drogi i wpisuje się, że płatność za zadanie w 2017 roku. Proszę Państwa, jeśli zadanie ma być robione w 2016 roku i
plany były tutaj, pozwolenie, wszystko po prostu uruchomione, żeby od marca, być może kwietnia, rozpocząć pracę nad tą drogą, to wątpię, że ktokolwiek zdecyduje się na przystąpienie do tego zadania, że zostanie mu to zapłacone w 2017 roku, gdzie nie wiadomo, co będziemy mieć z budżetem w 2017 roku. I moim zdaniem to jest naprawdę nie w porządku, jawna kradzież z jednej miejscowości i zabieranie dla siebie. No po prostu, no, dziękuję pani Walczak. Przechodzimy wobec tego do... Proszę pani Wójcie. Proszę państwa, następną autopoprawkę się doczytałem. Pewnie bym się doczytał więcej, tylko muszę mieć czas. Ale to jest taka autopoprawka. Zlecenie projektu oświetlenia w Lusinie, wykonanie zadań według tych projektów. Proszę państwa, my obecnie mamy projektów wykonanych na 900 tysięcy. Na 900 tysięcy projekty oświetlenia czekają. I my tutaj przeznaczamy 120 tysięcy na kolejny projekt, który będzie podnosił wysokość na półce tych leżących projektów. Czy nie lepiej wykonać to, co mamy projekty, czy dalej będziemy projektować, tworzyć i dalej dla ludzi nic nie zrobić? Czy to jest sens i logika? Pani radna Okarą, proszę. Proszę państwa, ja mam propozycję dla pana wójta, ponieważ myślę, że pani radca prawny potwierdzi to. Niech pan wójt po prostu wycofa projekt uchwały budżetowej wraz z autopoprawką. Niech nam Regionalna Izba ustali budżet w zakresie realizowania zadań tych obowiązkowych i będzie sprawa załatwiona. Po co mamy znowu po prostu się bawić kolejny raz, przewracać budżet do góry nogami? No zastanówmy się, panie wójcie, no taka jest moja propozycja, nawet jako radnej i jako przewodniczącej Komisji Budżetowej. Bo to, co robi ósemka radnych, to jest dla mnie nie do pomyślenia. Proszę państwa, w ustawie oczywiście jest, że wójt może stwierdzić, że dany projekt budżetu jest nierealny do wykonania przez wójta i dlatego ja popieram panią radną i według powyższego, no nie wiem, co teraz robimy, czy wycofuje, czy jak? Czy państwo się wycofujecie z tych 15? To jest pana decyzja, panie wójcie, czy pan wycofuje projekt. Przechodzimy do punktu. Czy ja mogę poprosić o przerwę 10 minut? Proszę przerwę 10 minut. To dało pewne swoje wątpliwości. Obecna moja autopoprawka jest posłuchaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej i dostosowaniem projektu budżetu tak, jak zalecała to Regionalna Izba Obrachunkowa. Ponieważ te propozycje, które tutaj są, nie jestem w stanie w tym kształcie uchwalonego projektu budżetu zrealizować. Jest to nierealne dla mnie, po prostu nierealne. Dlatego ja wnioskuję o zmianę porządku obrad, wykreślenie czterech pierwszych punktów, natomiast ustalenie kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznej przedszkoli to zostawić i przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2016 to też zostawić. Natomiast cztery pierwsze punkty wycofać. Pani mecenas, proszę o opinię. Porządek obrad został już ustalony, więc wycofanie. Obrad został ustalony, natomiast można zgodnie z paragrafem 28 statutu, no, można jakby składać wnioski natury formalnej. I tutaj można wniosek odnośnie zdjęcia danego tematu z porządku obrad, więc rozumiem, że to w takim trybie pan wójt tutaj... Czyli pan zgłasza wniosek o zdjęcie z obrad pierwszych czterech punktów, tak? Tak jest, ponieważ nie jestem w stanie realizować takiego budżetu, jaki państwo tutaj proponujecie. Poddaję wniosek pod głosowanie. Kto z pań panów radnych jest za przyjęciem wniosku? 7 za. Kto jest przeciw? Osiem jest przeciw. Kto się wstrzymał? Nie ma. Wniosek został odrzucony. Przechodzimy do przedstawienia przez radnych poprawek. Czy w ramach poprawek? Proszę pani Nowicka. Proszę państwa, chciałam państwu uświadomić, że oczywiście na wniosek pani Okarnus wrócił dzisiaj do budżet. Pan się wycofał z tego. Gdybyśmy na
to, co pani sugeruje, pani Okarmus, na pani wniosek, gdyby wójt wycofał się dzisiaj z uchwalania budżetu, w przyszłym roku, to znaczy w tym roku obecnym, nie będzie kanalizacji w Libertopie. W związku z czym, czy pani jest przekonana, że naprawdę dąży pani do tego, żeby wycofać taką inwestycję jak kanalizację w Libertopie? Pani radna Okarmus. Pani radna Nowicka, pani doskonale wie, jak wygląda sytuacja budżetu. I pani doskonale sobie zdaje sprawę, że jeżeli, może pani nie wie, że jeżeli RIO ustali budżet, to w każdej chwili ten budżet Rada może zmienić. Czyli na kolejnej sesji można wprowadzić kanalizację w Libertowie do realizacji. W związku z tym to nie jest tak, że my nie możemy zmian dokonywać w ciągu roku. Natomiast, panie przewodniczący, ja bardzo proszę, że jeżeli będziecie państwo głosowali poprawki, to chciałabym, żeby tutaj mieszkańcy, żeby było podane do publicznej wiadomości cała poprawka, czyli zarówno kto jest wnioskodawcą, skąd się zabiera, komu się dodaje i na jakiej podstawie. W ten sposób będą czytane poprawki. Proszę, panie wójcie. Pani radna Nowicka, no ja już wytracę po prostu cierpliwość, bo pani znowu odwraca wszystko odwrotnie. Proszę panią i szanowni mieszkańcy, którzy nas będą oglądać. Kanalizacja w Libertowie w mojej autopoprawce i w moim projekcie jest. Wycofanie 4 punktów, które przed chwilą proponowałem, to jest wycofanie kanalizacji, ale przez państwa. Przez państwa 15 autopoprawek. Więc proszę teraz nie mówić, że to radna Okarmus lub wójt wycofuje kanalizację w Libertowie. To 15 waszych autopoprawek wycofuje kanalizację, a nie moja autopoprawka. Dziękuję. Nie udzielam pani głosu. Przedstawienie przez radnych poprawek. Poprawka zakup usług remontowych, remonty cząstkowe dróg gminnych. Sprawozdawcą tutaj będzie pan radny Banik. Proszę. Jest to poprawka radnej Galicji Berdek, Jedwalcza, Jana Mielickiej, Rady Szczebońskiej, Grzegorza Stokosy, Grzegorza Malika, Tadeusza Gniatka. Nazwa zadania jest to zakup remontowych, usług remontowych, remonty cząstkowe dróg gminnych. Na rok 2016 jest to kwota dodatkowa 130 tysięcy złotych na nakładki asfaltowe dróg gminnych. Zwiększenie dochodów mamy z tytułu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Dotyczy to rozpoczętej budowy gimnazjum, gdzie jest ogłoszony przetarg. Czyli wizualne pieniądze. Uzasadnienie. Moment, jeśli ktoś z publiczności uzasadni, to bardzo proszę. Uzasadnienie. W projekcie budżetu gminy Mogilanie na rok 2016 zaplanowano sprzedaż mienia komunalnego, w tym działki 307 przez 180, 307 przez 373. Komisja budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedstawiony Radzie Gminy w dniu 16 listopada 2015 roku projekt budżetu gminy Mogilanie na rok 2016. Projekt ten zawierał dochody ze sprzedaży wyżej wymienionych działek i nie zaszły żadne okoliczności, które powodowałyby konieczność ich zmniejszenia. Uchwała dotyczy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, nadal obowiązuje. Na Komisji Gospodarczej w dniu 18 stycznia 2016 roku wójt gminy Mogilany potwierdził, że w marcu odbędzie się kolejny przetarg na sprzedaż wspomnianej nieruchomości. Dziękuję. Poprawka numer 2. Kontynuacja rozpoczętej budowy zbiornika wodnego na Kopcach w Mogilanach. Pan radny Mani, proszę. Mamy kolejny wniosek, jak wspomniałem, wniosek złożony przez radne Alicję Wodziańską-Berbekę, Wewalczak, Joannę Nowicką, Renatę Szczebońską, Grzegorza Stokosy, Grzegorza Malika, Tadeusza Szczebońskiego i Tadeusza Gniatka. Nazwa zadania mamy kontynuacja rozpoczętej budowy zbiornika wodnego na Kopcach w Mogilanach. Rozpoczęcie tutaj mamy 2016 rok, jest to kwota 900 tysięcy. Uzasadnienie poprawki. Uzasadnienie poprawki. Wykonanie powyższego zadania podyktowane jest zabezpieczeniem mieszkańców gminy Mogilanie w ciągłości dostaw wody pitnej. Zadanie to zostało zaplanowane w projekcie
zaopatrzenia gminy, gminy Mogilany na lata 2015-2017. Mogę przytoczyć tutaj jeszcze od siebie. Gmina dysponuje dwiema przepompowniami wody i trzema hydrofurniami. Na terenie gminy znajduje się także jeden zbiornik o pojemności 1000 m3. W planach jest budowa drugiego zbiornika na kopcach w Mogilanach. Tutaj mamy już zezwolenia i prace zostały rozpoczęte. Wpłaty, jeżeli chodzi o źródło dochodu, to mamy finansowanie, podobnie jak poprzednio, ze sprzedaży mienia. Ze sprzedaży wcześniej wymienionych działek. Panie Przewodniczący, Państwo Radni chcą jeszcze dodatkowo to uzasadnienie jeszcze raz przeczytać, mogę. W projekcie budżetu gminy Mogilania na rok 2016 zaplanowano sprzedaż mienia komunalnego, w tym działki 307x180, 307x373. Jest to rozpoczęta budowa gimnazjum i niedokończona w Mogilanach. Dziękuję. Poprawka numer 3, wnioskodawca Grzegorz Stokłosa. Kwota nie była podana, 900 tysięcy. Była podana kwota 900 tysięcy. Ja nie słyszałam. Dotacja celowa z budżetu gminy Mogilany na zakup samochodu bojowego wraz z wyposażeniem dla OSP w Bukowie. Wartość poprawki 200 tysięcy. Jednostka OSP w Bukowie obecnie posiada jeden samochód ratowniczo-gaśniczy, który w pełni nie zabezpiecza możliwości prowadzenia akcji ratowniczych. Samochód ten nie jest wyposażony w tylny napęd, co bardzo utrudnia dojazd do miejsca prowadzonych czynności ratowniczo-gaśniczych lub czasami go uniemożliwia. Znaczne zużycie samochodu, ma kilkadziesiąt lat, powoduje konieczność częstych napraw oraz inwestowania środków finansowych. Od kilku lat ruchowi OSP w Bukowie czynią starania w celu pozyskania samochodu ratowniczo-gaśniczego dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Mogilany. W poprzednich latach rozpoczęto skuteczne pozyskiwanie środków na realizację tej inwestycji. Bez tyny poszukiwania sponsorów, jednak bez wsparcia jednostek samorządu terytorialnego nie jest to możliwe. Po uzyskaniu i przekazaniu dotacji z budżetu gminy Mogilany planuje się dalsze działania mające na celu pozyskanie środków w ramach dotacji rządowych oraz wsparcia finansowego z zarządu wojewódzkiego OSP RP. W zależności od efektu końcowego, to jest wysokości uzyskanych środków, dokona się zakupu samochodu bojowego nowego lub używanego spełniającego wymagane kryteria. Zrealizowanie powyższego zadania pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie potencjału jednostki oraz wzmocni poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Nadmienię również, że jednostka OSP w Łukowie zdobyła pierwsze miejsce w zawodach gminnych OSP w 2015 roku. Łukowie posiadają wyszkolenie w zakresie ratownictwa medycznego. W 2015 roku zakupili sprzęt do ratownictwa medycznego i czynnie uczestniczą w każdej akcji ratowniczo-gaśniczej, do której zostali wezwani. Źródło finansowania. Transport i łączność 50 tysięcy, wykup gruntów 50 tysięcy, urzędy gmin 60 tysięcy, plan zagospodarowania przestrzennego 40 tysięcy. Będzie to. Może po odczytaniu poprawek. W zeszłym tygodniu miałem spotkanie z zarządem OSP w Bukowie, panie wójcie, i zarząd podtrzymuje swoją prośbę, którą złożyli w lipcu już. Do budżetu złożyli wniosek w lipcu o tą kwotę 200 tysięcy. Jak pan wie, czynimy starania, aby pozyskać pieniądze z zewnątrz i tak jak szanujemy jedną straż, której kupujemy, szanujmy drugą straż, bo mamy jeszcze dwie. To jest uzasadnienie moje. Może odpowiem od razu panu, co? Proszę. Szanowni Państwo, tu jest w zapisie, że w zależności od efektu końcowego, to jest wysokości uzyskanych środków, dokona zakupu samochodu bojowego, nowego lub używanego. Myśmy przedstawili propozycję tu na sesji. Skoro wystarczy OSP w Bukowie używany samochód, to jak piszą, to po co wydawać pieniądze, skoro Mogilańska Straż po otrzymaniu nowego deklarowała przekazanie za darmo samochodu do Bukowa? Jest to samochód używany. Więc dlaczego my wyszukujemy sobie 200 tysięcy, skoro samochód OSP z Bukowa by już mogła mieć? Za darmo. Przesunięcie. Poza tym popatrzmy, co jest konsekwencją tej kwoty 200 tysięcy. No jest wycofanie dróg, jest wycofanie planu zagospodarowania przestrzennego, wykup gruntów, urząd gminy, działalność usługowa. Koncepcja
Popatrzcie Państwo, ile rzeczy dla mieszkańców zostaje wycofane. A konto samochodu. Panie Wójcie, to ja Panu jeszcze wyjaśnię. Kiedy głosowaliśmy nad dotacją dla OSP Mowina, Państwo przedstawiliście, że ten samochód to jest brak rozpadający się i tak dalej, i tak dalej. Więc przepraszam, to coś się zmieniło od tego czasu? Źle Pan zrozumiał, bo brak rozpadający to jest ten samochód, który chcą strażacy sprzedać za 50 tysięcy. Żeby nie pomylił marki, to może strażacy mi przypomną. Nie jest to konieczne. No. Jeśli chodzi o zmniejszenie wydatków, plan zagospodarowania przestrzennego. Panie Wójcie, do budżetu Pan wpisał 95 tysięcy na 2016 rok. Umowa jest podpisana na 95 tysięcy. Umowa została aneksowana 15 grudnia. 16 tysięcy jako pierwsza rata już jest zapłacona, czyli 95 minus 16. W niewygasach zostawił Pan 59 tysięcy, czyli tak naprawdę Panu jest potrzebne tylko w budżecie na 2016 20 tysięcy i tyle Panu pozostawiono. Mówimy o studium, bo tak jest inne studium. A inne przygotowanie do studium, a inne plany? Proszę Pana, jest pisane studium 95 tysięcy. Proszę Państwa, jak Pan chce zacząć coś robić bez rezerwy finansowej? Uzasadniłem wniosek. Proszę bardzo, Pani Radna Okarmos. Panie Przewodniczący, czyli tak, w jednej poprawce Państwo zwiększacie środki na remonty dróg. Paragraf nie ma znaczenia, bo wszystko jest związane z remontami dróg. Dział 600, rozdział 616, dokładnie ten sam rozdział. Czy to jest zakup materiałów, czy to są usługi remontowe. Dla mnie to jest to samo, bo to jest utrzymanie dróg w zależności od potrzeb. Albo się kupuje materiały, albo się kupuje usługę remontową. A w kolejnej poprawce Pan ściąga 50 tysięcy na zakup samochodu. Proszę Państwa, ja robiłam rozeznanie, jeśli chodzi o zakup samochodu Powiatowej Straży Pożarnej. I z tego, co informacji, którą uzyskałam, to można naprawdę fajny samochód sprowadzić z Niemiec. I to jest sprawa do załatwienia za góra 85 tysięcy. Ta kwota może być nawet dużo, dużo niższa. W związku z tym wydawanie 200 tysięcy na zakup samochodu, gdzie straż nie jest wpisana do Krajowego Rejestru. To jest po prostu również straż pożarna, natomiast nie jest w Krajowym Rejestrze. A można, proszę Państwa, to jest niecelowość i nieoszczędność, bo taki samochód naprawdę można kupić za dużo mniejsze pieniądze, jeśli się chce. A Pan Przewodniczący, tak jak mówię, raz dodajecie, raz ściągacie, to w końcu nie wiem sami, co chcecie. Czy remonty dróg, czy po prostu zakup samochodu. To są dwa różne paragrafy. Ale to nie ma znaczenia. Proszę, Panie Wójcie. Panie Przewodniczący, ja to tak widzę i analizuję, to mi się wydaje, że tu nie chodzi o zakup samochodu dla OSP Buku, czy rozwiązanie tego problemu, bo rozwiązanie jest w zasięgu ręki za darmo albo za całkiem małe pieniądze. Tylko mi się wydaje, że tu chodzi o podtrzymania argumentu, czy jakiegoś haka, żeby się dalej z wójtem kłócić. I to jest akurat fajna okazja. No, ja Wam chcę, o strażakom przewodniczący, ja Wam chcę dać samochód, ale wójt nie chce. I to mi się wydaje, że to jest taka zagrywka tutaj polityczna, a nie szczerość pomocy naszym strażakom. Ja myślę, że ja chcę i Pan też chce. Więc ten samochód już powinien być. Przechodzimy do następnej. Częstochowa budowa chodnika przy drodze gminnej K600-608 i K600-611 w Bukowie na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w ramach zadania z 2015 roku. Wykonanie wskazanej inwestycji podyktowane jest poprawą bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Bukowie, a także komunikacji samochodowej. Stan obecny nie pozwala na bezpieczne mijanie się pojazdów samochodowych, a nade wszystko utrudnia ruch pieszych. Taki stan jest niedopuszczalny i wykonanie tej inwestycji winno nastąpić w trybie pilnym. Źródłem finansowania jest tutaj 350 tysięcy z działu 700, rozdział 70.05
wpływie z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Następna poprawka pani Alicja Wodzińska-Wyrbek. Panie przewodniczący, minutę. Bo tutaj zabieramy odświeżanie, a dajemy na budowę chodnika. To jest na zakup soli. Panie wójcie, w budżecie 2015 oszczędności 160 tysięcy były po 2015 roku. Przewodniczący, o oszczędnościach powiemy w maju. W maju, teraz mamy styczeń. Ale panie wójcie, mogę? Proszę państwa, bardzo bym prosił, żeby się zastanowić nad tą pozycją, bo państwo zakładacie, że w sezonie 2015, 2016, 2016, 2017 nie będzie zimy. Będzie zima na poziomie 2015 roku. A co jeżeli przyjdzie zima i trzeba będzie zrobić zakupy zgodnie z naszymi prognozami materiałów do buka i soli i nie będzie rezerwy środków finansowych, żeby przenieść z innego działu? Głosujcie, odwołanie zimy. Jeżeli państwo ściągacie, były oszczędności, a głównie oszczędności były na zimie i dodatkowo na paliwie, ale w tym momencie myśmy w szacunkach, bo to, jeżeli żeby się państwo wiedzieli, ten paragraf, to jest propozycja ściągnięcia 50 tysięcy, dotyczy zakupu materiału na włóka, czyli między innymi paliwo, sól drogowa, znaki drogowe oraz korytka do umastniania rowów. To, że myśmy zaoszczędzili w zeszłym roku powiedzmy 150 czy 160 tysięcy, to powiedzmy cena paliwa, która poszła na dół, i powiedzmy zima, ale w tym momencie myśmy planowali pewne zakupy większe do realizacji. Ja wiem, że po każdym zadaniu na miejscowość, a to są zadania większe w stosunku do roku poprzedniego i to, co ja powiedziałem, czyli zakładamy, że w dwóch sezonach zimowych zima się powtórzy z roku 2015. A co jeżeli nie? Już mówię od razu, w tym roku na okres wiosenny mamy umowę na zakup soli na 200 ton. Jest 20 stycznia, myśmy wykorzystali 125 ton soli. Co jeżeli trzeba będzie dokupić większość sól, bo w lutym będzie podobna sytuacja w Kasyba. Czyli ludziom powiemy, że nie utrzymujemy dróg. Proszę pani Alicja Rodzińska-Berbeka. Na zadania w cenie projektów wykonania zadań według tych projektów w Glorianach, długość 900 metrów od kaplicy Boga Amerykańskiego, ulica Krakowska na odcinku Kaplica do Pani Sikoń, 400 metrów bieżących, zamontowanie jednej lampy na zakręcie Kosklepu na ulicy Krakowskiej. Wartość poprawki w roku budżetowym 2016 to 20 tysięcy. Uważam, że wykonanie tego oświetlenia jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, którzy tam praktycznie mają bardzo wąską drogę, nie ma poboczy, nie ma chodnika i przy mijających się samochodach zmusza mieszkańców do przemieszczania się w browach. Jest to bardzo niebezpieczne miejsce. Proponuję tutaj zmniejszenie wydatków z rezerwy ogólnej pana wójta z działu 758, rozdział 75818, paragraf 4810, przesunąć kwotę 100 tysięcy z uwagi na fakt, że rezerwa powinna wynosić od 0 do 1% budżetu gminy, czyli do kwoty 440 tysięcy. A wiedząc, że mamy pana wójta bardzo gospodarnego, myślę, że kwota 100 tysięcy jest wystarczająca. Tym bardziej, że ten budżet, który jest sporządzony w tym roku, jest bardzo szczegółowo zrobiony, podzielony na działy, rozdziały, paragrafy, zadania do wykonania. Więc myślę, że to absolutnie wystarczy. Natomiast 20 tysięcy proponuję tutaj przenieść płaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dział 700, rozdział 70005, paragraf 0770. Ale z czego? Mówiąc konkretnie, nie wiem, paragraf. Sprzedaż ze sprzedaży gimnazjum. I co mówią, to proszę pieniądze. Proszę państwa, dziewiąty przetarg, dzięki tak zakładamy właśnie wirtualne pieniądze następne i następny nierealny budżet.
Pan radny Grzegorz Maniek, proszę. Wniosek, kolejną poprawkę. Mamy budowa oświetlenia zgodnie z wykonanym projektem w ramach budżetu 2015 przy drodze numer 600-653, numer kolejnej drogi 600-654 na działkach 374, 379, 379-2. Rok inwestycji 2016, jest to kwota 100 tysięcy złotych. Tutaj mam uzasadnienie. Budowa wskazanego osiedlenia jest konieczna ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców. Zgodnie zadanie to dotyczy w szczególności osiedlenia dróg w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły, przedszkola, placu zabaw oraz terenu OSP Konary. Zadanie zmniejszenie wydatków proponujemy tutaj z przedszkola, dział 801, rozdział 801.04, paragraf 60.50. Uzasadnienie tutaj mamy takie. Koszt realizacji zadania przebudowy zachodniego skrzydła szkoły podstawowej w Konarach na przedszkole samorządowe nie przewyższa kwoty 1 miliona zgodnie z przetargiem, jaki został rozstrzygnięty w roku 2015. Zakładając, że mogą wyniknąć roboty uzupełniające, pozostawia się nadmiar w kwocie 100 tysięcy złotych. Nadwyżka o kolejne 100 tysięcy nie znajduje żadnego uzasadnienia. Dziękuję. Pan radny Tadeusz Gniatek, trzy poprawki. Proszę o omówienie. Mogę? Tak, bardzo proszę, panie. Panie wójcie, już mogę? Tak, proszę. No, gdyby były wcześniej te wszystkie uwagi, to by nie było dzisiaj zamieszania. No, ja muszę też przedyskutować. Chwileczkę, ja mam głos. Proszę, odbierzcie pan. Czy pan może, więc pan odpowiada. No, teraz pan oddaje głos. Pan radny Gniadek, proszę. Pan mi może dać. No. Jakbym chciał, ale nie chcę. Brawo, więc pan posłucha. Proszę o ciszę, pan radny Gniadek ma głos. Państwo zakłócacie sesję. Pan radny Gniadek ma głos. Pan radny Gniadek ma głos w tym momencie. Panie wójcie, wszystkie trzy moje poprawki które wnoszę, zaraz je odczytam, to chcę panu powiedzieć, że cały czas panu zgłaszałem i sygnalizowałem na komisjach, na sesjach, i byłem cały czas ignorowany z tymi inwestycjami. Natomiast jest takie coś chyba jak zrównoważony rozwój. Jest takie coś. Nawet minister Adamczyk, jak był u nas, wypowiadał się, podkreślał zrównoważony rozwój. Nie może być tak, że jedna miejscowość, dajmy na to Liberytów, ma prawie 100% oświetlenia dróg, chodników, a zachodni gaj jest jak średniowieczny. Brak oświetlenia, odwodnienia, o chodnikach nie mówię. Drogi są w bardzo różnym stanie. Teraz przedstawię wnioski. Wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy oświetlenia w gaju przy ulicy Widokowej i pod górą. Zwiększenie dochodów. Krótko mówiąc, gimnazjum. Wykonanie projektu odwodnienia nawierzchni ulicy Grzmiące w gaju. Po tej ulicy to mógłbym długo opowiadać, mało kto ją zna. Finansowanie, sprzedaż gimnazjum. Wykonanie odwodnienia i nawierzchni ulicy Cichej w gaju według dokumentacji projektowej wykonanej w ramach budżetu 2015. Ulica jest co roku poprawiana, co roku nawożona. Po takim nawiezieniu pierwszy deszcz jest nieprzejezdna. Byłem tam 3 tygodnie temu, nie da się przejechać. Od lat
była zgłaszana. Dziękuję to wszystko. Nie mówicie, będziemy może później omawiać. Później zapomnę. Proszę. Szanowny panie radny, pan odczuwa swoje propozycje do projektu budżetu, odbiera to pan, że ja nie reaguję na pana poprawki, na pana propozycje. Proszę pana, no, przykro mi, że tylko pan to tak odbiera, ponieważ na zebraniach wiejskich ja przedstawiłem, że tych propozycji, tego koncertu życzeń do projektu Co zrobić było na kwotę 17 milionów i mieszkańcy nie odebrali tego, że część nie zrobię jako ich lekceważenie czy nie branie pod uwagę poważnie. Tylko pan odbiera to tak, no więc przykro mi, no to, że pan to tak odbiera, niemniej jednak informuję pana, że to nie jest pan tylko ze swoimi propozycjami, bo tego wszystkiego jest na 17 milionów, było złożone do projektu budżetu. Następna sprawa. Zrównoważony rozwój gminy. Proszę pana, zrównoważony rozwój gminy to właśnie dzisiejsza moja autopoprawka i budżet ustalony realny. Realny. To się równa termin zrównoważony rozwój gminy. Natomiast pan znowu tutaj w swoich autopoprawkach przedstawia dochody wirtualne ze sprzedaży gimnazjum. Pan radny Gniadek, proszę. Panie wójcie, powiem krótko. To nie jest koncert życzeń, to są potrzeby, potrzeby mieszkańców i bardzo ważne. Bardzo pilne. Więc przepraszam za zwrot koncert życzeń, potrzeby mieszkańców na 17 milionów. Pan radny Tadeusz Szczeboński, dwie poprawki, proszę. Państwa, ja mam dwa wnioski dotyczące tej samej ulicy. Chodzi konkretnie o ulicę Acerową. Jest to ulica dla tych, którzy są niezorientowani, łącząca starą Zakopiankę z nową. Jest to droga alternatywna, bardzo uczęszczana przez ludzi, którzy korzystają z przystanku przy Zakopiance. Złożyłem wniosek o remont ulicy Spacerowej według dokumentacji i na to wnioskuję o 200 tysięcy złotych oraz o wykonanie obiektywy na tej samej ulicy i wnioskuję o 50 tysięcy złotych. Finansowanie, tak jak wcześniej, ze sprzedaży. Dziękuję. Następne wirtualne. Pani radna Joanna Nowicka. Ja mam bardzo skromną poprawkę, nie śmiałabym wnosić o więcej w sytuacji, gdyby rzeczywiście udało nam się uchwalić dzisiaj ten budżet i gdyby w ten sposób udało się przeprowadzić kanalizację Libertowa, byłaby to pierwsza w całości skanalizowana miejscowość w naszej gminie. Moja poprawka dotyczy zadania wydatku nieujętego oczywiście w projekcie uchwały. Mianowicie chodzi o sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Świętego Fabiana w Libertowie, obejmującej odwodnienie, oświetlenie oraz poszerzenie ochotów. Wartość tej poprawki to jest 30 tysięcy złotych. Uzasadnienie no, jest oczywiste. Ta ulica od lat nie była remontowana w całości. Brakuje oświetlenia. Nawierzchnia jest w fatalnym stanie. Brak bezpiecznego pobocza dla pieszych. Jest bardzo głęboki ruch odwadniający. Przy tak wąskiej i stromej jezdni jest bardzo niebezpieczny dla mijających się samochodów. Ulica jest rzeczywiście stroma, brakuje odwodnienia na całej jej długości, wymaga gruntownego remontu. Poprzedni projekt modernizacji nie przewidywał budowy chodnika, który w obecnej sytuacji wzrostu ilości mieszkańców w Libertowie, w tym dzieci, jest niezbędny. Dodam jeszcze, że to jest ulica, która łączy dwie takie strategiczne, duże ulice Libertowa, to jest Wesoła, przepraszam, nie Wesoła, tylko Zgodna i Jana Pawła. I przebudowa tej ulicy, ewentualnie budowa chodnika umożliwiłaby dzieciom z całej tej części północnej Libertowa bezpieczne dojście do szkoły. Zmniejszenie wydatków proponuję z działalności usługowej, plany zagospodarowania przestrzennego, dział 710, rozdział 71.004, paragraf 43.00. Oczywiście o identyczną kwotę zmniejszenia w tym roku budżetowym o 30 tysięcy
złotych. Uzasadniając to zmniejszenie wydatków po tej stronie, chciałam zwrócić uwagę, że w budżecie na 2016 rok przyjęto kwotę 95 tysięcy złotych, nie zważając na fakt, że kwota 59 433 zł i 60 groszy jest ujęta w wydatkach niewygasających oraz kwota 16 236 zł z tytułu zawartej umowy została już zapłacona. Wobec powyższego zasadnym wydaje się zmniejszenie wartości planowanych wydatków na ten 2016 rok. I tyle odnośnie mojej poprawki, ale jeżeli można, chciałam jeszcze jedno zdanie dodać, korzystając, że jestem przy mikrofonie, mianowicie ja się z Państwem tutaj często zgadzam, że te poprawki, które my zgłaszamy, szczególnie te, które mają swoje źródło finansowania sprzedaży gimnazjum, są to poprawki zagrożone w momencie, gdy się okaże, że ta sprzedaż nie dojdzie do skutku. To chyba to nie ma sensu. Niemniej jednak, gdyby doszła do skutku, jesteśmy na to przygotowani i mamy gotowe zadania do zrobienia. Pani radna Ewa Walczak, proszę. Nazwa zadania, poprawka do budżetu, remont ulicy Mogilańskiej w Mogilanach. Koszt tej inwestycji to jest 1 100 tysięcy. Uzasadnienie tej poprawki. Ulica Mogilańska od 30 lat nie była remontowana. Mieszkańcy czekają na ten remont od dawna. Jest gotowy projekt, pozwolenie na budowę, kosztorys od 2 lat. Więc może przepaść wszystko. Jeśli chodzi o źródła finansowania, niestety wskazuje tutaj ścięcie 300 tysięcy z inwestycji przebudowa drogi gminnej K600617 w Chorowicach na długości 823 metry bieżące oraz a nie będę czytać tych działów, to jest mało istotne. I kolejna kwota 800 tysięcy to jest ze sprzedaży gimnazjum. A że zadanie może być etapowane, no to niech by się choćby rozpoczęło. Dziękuję. Dziękuję, proszę Pani Ludzie. Czyli proszę Państwa, pani radna Walczak chce drogę asfaltową podremontować kosztem drogi błotnistej, gdzie ludzie zawieszają się samochodami w dziurach i na skarpach. Mamy tutaj przedstawione oczywiście priorytety. Znowu, żeby nie było, że jestem przeciwko ulicy Mogilańskiej. Proszę Państwa, i tym sposobem doszli Państwo do końca tych 15 autopoprawek. I teraz mi tutaj, analizując i szybko myśląc nad tym, co tutaj było, to mi się otwiera taki scenariusz, że gdybym zostawił, proszę Państwa, projekt budżetu ten poprzedni, gdzie było 3 100 000 ze sprzedaży, to dzisiaj byście mi do tego dołożyli jeszcze 2 banieczki. Bo byście powiedzieli, jak sprzedaję gimnazjum za 3, to i sprzedaż gościu za 5. I ten budżet już totalnie był nierealny do wykonania przeze mnie. O, tutaj znajdują się wszystkie te zadania z wirtualnych pieniędzy właśnie ze sprzedaży gimnazjum. Czyli moja autopoprawka jakby opozycji namieszała i to namieszała dość zdrowo, bo zobaczcie Państwo i Państwo mieszkańcy, że stworzyłem właśnie budżet realny. A teraz co mamy? Nierealny. Ale jesteśmy w dziurze. Ja będę oczywiście po uchwaleniu tego budżetu składał do RIO oświadczenie i pismo, że nie jestem w stanie takiego budżetu wykonać. Więc będzie wszystko, zobaczymy co dalej będzie. Natomiast mieszkańcy, to co mówiłem na zebraniach wiejskich, pewnie będzie niezrealizowane, ale nie z mojej winy, tylko z winy tych autopoprawek. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze jedna autopoprawka jest. Już zakończymy temat autopoprawek. Poprawka do projektu, nie autopoprawka, tylko oczywiście poprawka radnych do projektu uchwały budżetowej gminy Mogilany na 2016 rok. Proponuje się poprawkę do projektu uchwały budżetowej gminy Mogilany na 2016 rok. Punkt pierwszy. Zmienia się treść paragrafu 8 projektu uchwały budżetowej gminy Mogilany na 2016 o dodanie zapisu do kwoty 5000 zł. Paragraf 8 projektu uchwały budżetowej gminy Mogilany na 2016 rok otrzymuje brzmienie. Upoważnia się wójta gminy Mogilany do dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w artykule 257 ustawy o finansach publicznych do kwoty 5000 zł
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Pan radny Młynarczyk, proszę. Chciałem się odnieść do propozycji pani Walczak. Słyszymy tutaj o zrównoważonym rozwoju. I jeśli mówimy o zrównoważonym rozwoju, to słyszymy, że zacznę od pana przewodniczącego samochód dla OSP Bukowiu, chodnik w OSP Bukowiu, oświetlenie uliczne w Bukowiu. Pan Szczeboński składał wniosek dwóch ulic, pani Berbeka kilku ulic oświetlenie w Lusinie. 18 września w Chorowicach odbyło się zebranie wiejskie, które miało ustalić zadania, jakie chcemy realizować w 2016 roku. Potrzeby są ogromne, ale ludzie stwierdzili, że najważniejsza jest droga na Podbuków, bo tam po prostu zawieszają się w podwozie. Nie ma w ogóle rowów i woda stoi na drogach. Wszyscy jednomyślnie stwierdzili, dobra, my wytrzymamy, zacznijcie robić w końcu z tą drogą. Wskazaliśmy w Chorowicach tylko jedno zadanie. W wnioskach do budżetu nie ma oświetlenia ulicznego, nie ma nic innego, jest tylko jedna droga. Remont tej drogi, rozpoczęcie tej drogi. A teraz widzimy minus 300 tysięcy i remont ulicy Mogileńskiej. Więc okej, jest was 8, zrobicie co chcecie, no trudno. Ale ja mam taką propozycję. Mówimy o zrównoważonym rozwoju. To ja mam propozycję, aby poddać pod głosowanie poprawkę pani Walczak, ponieważ ona mówi, że ludzie się nie mogą doczekać rozpoczęcia. U nas też się nie mogą doczekać rozpoczęcia, więc proponuję, poddajmy pod głosowanie przeniesienie na drogę Mogileńską nie 300 tysięcy, ale 150 tysięcy. Krajem nieba, krajem piekła. Proszę o poddanie tego pod głosowanie. Proszę pani radna Kotarba. Ja w imieniu sołtysa z Kuleżowa chciałam panu przewodniczącemu przypomnieć, że pan jest nie tylko radnym z Bukowa, tylko również dla miejscowości Kuleżów. Podobno pan zapomniał całkiem o tym. Dziękuję. Bardzo dziękuję za przypomnienie. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Pan wójt, proszę. Proszę państwa, następna poprawka to jest takie podłechtanie wójta, takie za parę groszy. Poprawka do projektu, gdzie pamiętacie państwo, w styczniu odebranie paragrafu 8, gdzie pisały gazety, że jedyny wójt ma w Małopolsce, który nie ma paragrafu 8 do przenoszenia. Dzisiaj się mi proponuje jakiś ochłop 5 tysięcy złotych, a na komisji rewizyjnej pamiętam, że była mowa o 10 tysiącach. Nie róbcież tego, bo słuchajcie, ja jeszcze mam jakieś tam komórki mózgowe i coś tam jeszcze myślę i takie po prostu podłechtanie, że mi się cieszy, to mnie to akurat nie cieszy, tylko śmieszne to jest. Pani radna Walczak, proszę. Ja chciałam odpowiedzieć jeszcze radnemu Młynarczykowi, ale też przypomnieć wszystkim państwu, że budżet, cóż, powinien być stworzony wspólnie. Niestety nie był tworzony wspólnie. Wszystkie poprawki, które żeśmy zgłaszali, pan w ogóle nie uwzględnił, nawet w swojej autopoprawce. Więc granie na emocjach w tej chwili, wiem, że to jest fajna broń, skuteczna bardzo, ale dajmy spokój. Dajmy temu spokój. Dziękuję. Proszę pani radna Ogarmos. Proszę państwa, no pani radna Walczyk powiedziała, że to były poprawki. Ja mówiłam na początku, że to nie były poprawki, one nie spełniły wymogów poprawek. To były wnioski bez wskazania źródła sfinansowania. Jeśli byśmy trzymali się stricte procedury, to państwo już na etapie, kiedy mieliście projekt, do 5 dni mogliście złożyć poprawki i te poprawki powinny być omawiane na komisji, wójt powinien mieć czas na zapoznanie się. Gdyby to rzeczywiście były poprawki, to wszystko jest możliwe, że wójt mógłby pewne rzeczy uwzględnić. Natomiast nie dzisiaj, kiedy po prostu składacie mnóstwo poprawek, nikt nie może się do tego odnieść i uważacie, że wszystko jest w porządku. I to, co powiedziała pani radna Nowicka, proszę państwa, że państwo sobie zdajecie sprawę, że możemy tych dochodów nie wykonać. Przez 4 lata nie były wykonywane te dochody z mienia ze sprzedaży. I co będzie w sytuacji, jeżeli my nie wykonamy tych dochodów? Przecież przetargi są ogłaszane. Jeżeli, a co z zadaniami? Czy pan wójt ma z tymi wszystkimi zadaniami, które teraz państwo pokazujecie do realizacji, czekać do momentu, kiedy rzeczywiście przetarg zostanie rozstrzygnięty?
i będą te dochody realizowane? No nie, moje jest pytanie. Czy ma czekać, czy po prostu ma je realizować od początku roku, jak Państwo zatwierdzicie ten budżet? Bo jeżeli Pan Wójt nie wykona tych zadań, no to Państwo powiecie, no dobrze, nie wykonał zadań, zero realizacji, no to nie możemy mu udzielić absolutorium. Wina wójta. Przecież jedno pociąga za sobą drugie, prawda? Czy umawiamy się tutaj na forum, że te zadania będą do realizacji pod warunkiem, że uzyskamy dochody ze sprzedaży? To chciałabym od Państwa usłyszeć, bo wtedy będę wiedziała, czy Państwo odpowiedzialnie podchodzicie tutaj do mieszkańców i odpowiedzialni jesteście za rozwój tej gminy. Jeśli mogę, Pani Radna, w pierwotnym budżecie, jaki został przedstawiony 16 listopada, właśnie było przedstawione gimnazjum do sprzedaży i dochody z niego na kwotę 2 miliony 750. Bo ta poprawka, jak Pani dobrze wie, jest tylko i wyłącznie dlatego, aby uzyskać z WFOŚ-u 2 miliony 500 na pożyczki na kanalizację w Libertowie, bo tylko wówczas RIO się, brzydko mówiąc, nie doczepi, bo mamy budżet deficytowy. No tak. Ale to Pani nie czytacie autopoprawki, Panie Przewodniczący. Z całym szacunkiem do Pana. Proszę, Panie Wójcie. Panie Przewodniczący, nie RIO, tylko ochrona środowiska nam nie da pożyczki, bo jeżeli ja mam plus, to po co Ci pożyczka? Więc musi być minus. A poza tym, pan Mali przedstawiał, że nie zaszły żadne okoliczności i tak dalej przy tej swojej poprawce, tam remonty cząstkowe dróg gminnych i tak dalej, gdzie te 130 tysięcy wskazał jako wirtualne dochody ze sprzedaży gimnazjum. Ja mam pytanie, jak nie zaszły żadne okoliczności? A opinia RIO, że sprzedaż gimnazjum, że to jest nie do wykonania, to nie jest okoliczność? Szanowny Panie Wójcie, pomylił. Jeżeli mogę, pomylił Pan, z mojej wnioski i autopoprawki, pomylił Pan, czy tak tam pisze? Żadne okoliczności, tak? Już, przeczytam może. Pani wnioskodawca, Pani Alicja Berbeka, Pani Walczak, Pani Nowicka, Pani Strzebeńska, Pan Grzegorz Stokusa, Pan Grzegorz Mali, Pan Tadeusz Strzebeński, Pan Tadeusz Gniadek. Nazwa zadania: zakup usług remontowych, remonty cząstkowe dróg gminnych, 130 tysięcy, a w uzasadnieniu Pan czytał, że tam między innymi raz, dwa, trzy, cztery, w czwartym wierszu od góry w połowie zaczyna się projekt, ten zawierał dochody ze sprzedaży wymienionych działek i nie zaszły żadne okoliczności, które powodowałyby konieczność ich zmniejszenia. Zaszły okoliczności. Opinia RIO, która mówi, że sprzedaż jest nierealna. I ta sprzedaż to nie jest pierwszy przetarg, proszę Państwa, to jest bodajże siódmy przetarg. No więc czy jeszcze ktoś ma wątpliwości, że to gimnazjum, czy jeszcze ktoś liczy na to, że gimnazjum się sprzeda? Panie Wójcie, wczoraj z całym szacunkiem na stronie internetowej urzędu wczoraj się ukazało ogłoszenie o piąty przetarg na sprzedaż gimnazjum gminy Mogilanów. Tak. Czy mamy problem? No, trzymamy się pewnych zasad, prawda? Proszę Pana, jeżeli Pan masz pieniądze w budżecie rodzinnym, to Pan kupuje zmywarkę, ale jeżeli Pan nie masz, to Pan sobie planujesz i marzysz, ale kupisz ją Pan wtedy, kiedy Pan pieniądze będziesz miał. Tak samo z gimnazjum. A Wy mi już wypisujecie 2 miliony ze sprzedaży gimnazjum. Jak to sprzedamy, wtedy wprowadzimy w ciągu roku te autopoprawki czy poprawki do budżetu? Co za problem? Wspomnę tylko jeszcze Panu tyle, że w projekcie budżetu, który Pan przedłożył nam 16 listopada, też nie było uchwały o wykupie obligacji, które Pan teraz wprowadza autopoprawką i zaciąganie kolejnych obligacji. Planuje Pan proszę emisję obligacji na 2 miliony 580, czyli 2 miliony 860 tysięcy. Bo w poprzedniej kadencji na 15 milionów były obligacje, nie było ruchu i nie było awantury. Wracając do Pani Radnej Nowickiej, ściągamy ze studium, czyli co mam mieszkańcom powiedzieć, że studium stoi. Też mieliście 4 lata, mówiliście, że studium skończone, brakło uchwały Rady Gminy. Czemu się tego nie skończyli? Więc, proszę Państwa, skończmy z tą polityką. Politykę zostawmy mądrzejszy od nas, a my weźmy się za konkretną robotę i róbmy tu dla społeczeństwa. Bo na razie to my się kłócimy, opozycja, kto z kim wygra. Proszę bardzo, ustalajcie co chcecie, mieszkańcy i tak będą poinformowani, co i przez kogo mają. Panie Wójcie, jeszcze tylko uzupełnię informację w sprawie studium. Umowa jest podpisana na 95 tysięcy.
59 tysięcy jest w niewygasach zarezerwowane, 20 tysięcy na studium zostało pozostawione, a 16 zostało zapłacone, więc na całą umowę ma pan pieniądze. Więc panie przewodniczący, jeżeli pan ma już taką wiedzę, tu nam pan wypisał to, ja nie widzę problemu po zakończeniu studium, po uchwale Rady Gminy zatwierdzającego studium, proszę bardzo, wtedy oszczędności, poprawka do budżetu i przeznaczamy na konkretną inwestycję. W czym problem? Mamy świadomość kwoty, a musimy to dzisiaj robić, kiedy jest studium niezakończone? No ale to mamy cały rok. Ale panie wójcie, no przyjmujemy kwoty realne. No skoro jest umowa na 95, to po co mamy przyjmować 160? Proszę pana, bo dla mnie jest śmieszne, że pan się ze mną kłóci o realną kwotę 95 tysięcy, a z drugiej strony przyładujecie łopatą wirtualne na 2 czy na 3 miliony. No panie, no gdzie tu sens logika? Proszę panie radna Walczek. Ja zgłaszam wniosek o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania. Jeszcze może Grodę to odpowie. Proszę. Ja chciałem jeszcze panie przewodniczący w kwestii formalnej. Oprócz studium mamy w realizacji podjęte są uchwały o dwóch zmianach punktowych, które musimy zapłacić. A od tego uważam, że w trakcie roku może pojawić się kolejna zmiana punktowa, która jest tylko i wyłącznie związana z procesem odszkodowawczym, który nas może kosztować x razy więcej niż jednostkowa zmiana punktowa. To trzeba brać pod uwagę w każdym roku. Nie było takiego zapisu w studium. W budżecie. Proszę państwa, jeżeli w projekcie budżetu jest zapisane, natomiast jeżeli czegoś nie rozumiecie, po to są komisje, żeby zadać pytanie. Na której stronie pan skarbnik? Na stronie 10 jest napisane. To przesuniemy środki z oszczędności na zadaniach. Wniosek pani Ewy Walczak ma być przegłosowany, pani mecenas? Czyli kończymy dyskusję, przechodzimy do głosowania. Ja chciałem, żeby przegłosować wniosek pani Walczak. Była moja propozycja, żeby ściąć z Chorowic 150 tysięcy i przenieść na ulicę Mogilańską. To była moja propozycja i prosiłem, aby poddać to pod głosowanie. Dobrze. Poprawki jeszcze nie były głosowane. Przechodzimy do głosowania autopoprawki pana Wójta. Czy można prosić o głos z sali? Głos z sali w części wniosków, bardzo proszę. Przechodzimy do głosowania autopoprawki. Nie zrozumiałem, czy pan udziela mi głosu teraz? W tym momencie nie, proszę pana, w części wniosku. Po uchwale to już bez sensu głos mieszkańca, panie przewodniczący. Ja bym prosił, żeby jednak mieszkańcy też mogli się wypowiedzieć w tak ważnej sprawie. Proszę pana, w jakiej kwestii? Dotyczącej budżetu. Sesja jest budżetowa, uważam, że jest to bardzo ważna sesja dla mieszkańców, a nasuwają się uwagi i spostrzeżenia, które mnie nurtują. Myślę, że większość mieszkańców, którzy tu są. Proszę pana, w trzech minutach bardzo proszę się zmieścić. Wyjątkowo to dopuszczam. Dziękuję bardzo. Czy to się włącza? Słyszycie państwo mnie dobrze? Nie. Halo? Teraz lepiej? Nie. Proszę państwa, byłem świadkiem pierwszych sesji po zmianie obsady rady, zmiany wójta. Dostrzegałem problemy, jakie są w obrębie radnych, którzy mają decydować o przyszłości naszej gminy. Z niesmakiem opuszczałem tę sesję. W tej chwili po roku przyszedłem, no bo uważam, że budżetowa sesja jest sesją bardzo ważną dla nas wszystkich. I dostrzegam, że nie nastąpiło dotarcie stron, tak jak to się mówi w technice, dotarcie silnika
Nie, tutaj się chyba pogorszyła sytuacja. Tylko prosiłbym o wyjaśnienie takiej sprawy dla mieszkańców. Poprzednio walczyliśmy o to, żeby zmniejszyć zadłużenie gminy. To był problem, który istniał dwie kadencje wcześniej, ostatniej kadencji i na początku tej kadencji. Wyczuwam w tej chwili, bo nie znałem tematu, ale wyczuwam to po tych dyskusjach, że z jednej strony wójt próbuje zrobić budżet oszczędny, niektórzy może powiedzą asekurancki. Natomiast z drugiej strony głosy dotyczące tych poprawek wnoszą o napompowanie budżetu, a więc stworzenie albo zadłużenia następnego, albo może być niewykonanie, a więc kiepskie wykonanie tych podstawowych spraw, które mnie interesowały na zebraniach wiejskich czy na zebraniach Rady Sołeckiej, bo jestem członkiem Rady Sołeckiej w Gaju. Więc niepokoi mnie to, że niektórzy radni dbają o punktowe sprawy, nie myśląc o tych najważniejszych, które zostały jakby podjęte i chcielibyśmy, żeby zostały zrobione porządnie, żeby nie zostały spartaczone, powiedzmy kolokwialnie, bo później trzeba do nich dokładać jeszcze raz. Więc prosiłbym o wyjaśnienie dla mieszkańców i dla mnie tego problemu. Czy nie mamy w tej chwili problemu z zadłużeniem w przyszłości gminy? Czy może wierzymy w jakiś cud, że pieniądze spłyną, bo słyszę, że wirtualne, już nie wchodzę w szczegóły, czy to jest sprzedaż działek, czy gimnazjum, którego nie możemy sprzedać już od chyba 10 lat. Czy sytuacja na rynku naszego kraju, czy Europy tak się doskonale zmieniła, że wpłyną te pieniądze i będziemy mogli realizować w gruncie rzeczy bardzo cenne uwagi wszystkich radnych, bo chcielibyśmy dużo zrobić i to cenię, doceniam ich uwagę. Ale z drugiej strony no, chciałbym, żeby coś realnego. Państwo, ta ósemka powiedzmy groźnych i wojowniczych radnych walczyła o to, żeby nie zadłużyć, żeby bardzo oszczędnie gospodarować. To dostrzegłem na początku tej kadencji. Natomiast w tej chwili jest jakaś odmiana. No w zasadzie to, bo jest wiele innych problemów, które chciałbym odnieść do wypowiedzi radnych, ale to zajęłoby więcej niż 3 minuty. Dziękuję bardzo. Proszę. Dziękuję za Pana głos. Tutaj Pan Lenartowicz, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko. Tak, Lenartowicz. Lenartowicz. No widzi Pan, tak się składa, że w pierwotnym projekcie budżetu nie było też oświetlenia ulicy Otarbówki, przy której Pan mieszka, ulicy Kościelnej. Autopoprawką Pana wójta znalazła się w tym budżecie, czyli powinien być Pan zadowolony też, bo będzie oświetlony teren, przy którym Pan mieszka, czyli inwestycje idą i są robione. I wie Pan, mieliśmy też duży dylemat, czy oświetlić powiedzmy miejsca publiczne takie w tym momencie jak szkoła, budujące się przedszkole w Konarach, czy pewne ulice. Dziękuję Panie Radny. Proszę Pani Radna Kufrejesz. Ja jeszcze mam taką sprawę a propos projektu zmiany paragrafu 8. Wnioskuję, że jedna podnieść głowę tutaj. Tak jak wnioskowała komisja. Będziemy głosować. Przechodzimy do punktu głosowania. Coś ważnego jeszcze? Tak, chciałam uspokoić Państwa, że żadna z poprawek, które ewentualnie przejdą i są proponowane przez radnych, nie zwiększa zadłużenia gminy. Poprawki radnych zgłoszone nie zwiększają zadłużenia gminy. Czyli skąd Państwo weźmiecie pieniądze na te 15 poprawek? Ze sprzedaży gimnazjum. Czyli wirtualne. Przechodzimy do głosowania autopoprawki Pana Wójta. Panie Wójcie, nie, bo jeszcze, bo mieszkańcy słuchają. Proszę Państwa,
Jeżeli ja mówię, że tu są wirtualne pieniądze, to proszę Państwa, wirtualne, czyli ze sprzedaży gimnazjum. Moje pytanie, a jak gimnazjum się nie sprzeda, skąd wezmę na to pieniądze? Odpowiedź prosta. Żeby dopnąć budżet, trzeba będzie wziąć kredyt, czyli kolejne zadłużenie gminy. No więc nie opowiadajcie tutaj mieszkańcom, że to nie jest zadłużenie pieniędzy. Bo jeżeli gimnazjum się nie sprzeda, a ja jestem zobligowany z realizowaniem projektu budżetu, no to co dalej zrobić? To co, nie wykonam budżetu? Albo wykona, ale będę musiał gdzieś jakąś pożyczkę znaleźć. Więc przestajmy już mydlić mieszkańcom oczy. Przechodzimy do głosowania. Autopoprawki do projektu uchwały budżetowej gminy Mogilany na 2016 rok. Panie przewodniczący, jeszcze pani radna Okarus chciała zabrać. Już zakończyliśmy dyskusję. Proszę. Ja nie dostałam odpowiedzi. W którym momencie będą realizowane Państwa zadania? Ja bym chciała tutaj od, nie wiem, głównego wnioskodawcy, czy od któregoś wnioskodawcy, że jeżeli dochody sprzedamy, to możemy realizować te zadania. Ale w momencie, kiedy przetarg nie dojdzie do skutku i nie będzie tych pieniędzy, to nie będzie realizacji zadania. To chciałabym od Państwa usłyszeć, bo w przeciwnym przypadku, to tak jak Pan Wójt mówi, po prostu stworzymy kolejny deficyt i nie wiem, z czego to pokryjemy. Czy może mi ktoś odpowiedzieć na to pytanie z całą odpowiedzialnością? Kiedy będą realizowane zadania, które Państwo wprowadzacie? W roku 2016. Ale to nie jest przedszkole, Panie Przewodniczący. Ja bym chciała wiedzieć, do dziecka w przedszkolu można w ten sposób powiedzieć. Ja chciałabym... Pan jest odpowiedzialny jako Przewodniczący Rady również za rozwój tej gminy. Pan ponosi odpowiedzialność za uchwalenie tego budżetu. I Pan mi powinien odpowiedzieć, kiedy będą realizowane Państwa wydatki. Pani, bo Pan Wójt zgłosił tutaj, zgłosił to, że te dochody są nierealne. W związku z tym, no proszę mi powiedzieć. Dlaczego Pani nie pytała o to, kiedy opiniowała Pani pierwszy budżet, gdzie były wpisane dochody ze sprzedaży gimnazjum? Panie Przewodniczący, nie odpowiada się pytaniem na pytanie. Mógł Pan mnie spytać wcześniej, prawda? Opiniowałam budżet bez opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po uzyskaniu opinii stwierdziliśmy, że te dochody rzeczywiście mogą być nierealne. Było tak przez 4 lata. W związku z tym był to pierwszy projekt budżetu, który robił Pan Wójt Piotrowski. Przedstawił do tego projektu autopoprawkę, gdzie uznał, że rzeczywiście te dochody na tym etapie wprowadzania do budżetu mogą okazać się, że będą nierealne. Dlatego zaproponował Państwu autopoprawkę. I broniliście Państwo bardzo skutecznie pierwszego budżetu, gdzie były wpisane dochody ze sprzedaży gimnazjum, mówiąc, powtarzając, że w uwagach zawsze taki zapis jest i tym nie należy się przejmować. Dzisiaj to jest problem. Nie, Panie Przewodniczący, poprzedni projekt budżetu został złożony przez poprzednika, a w związku z tym, że było bardzo mało czasu, nie było możliwości poprawienia tego budżetu. To był miesiąc działalności nowego Pana Wójta. W związku z powyższym, proszę naprawdę mówić obiektywnie. Do projektu budżetu na 2016 też był wpisany dochód ze sprzedaży gimnazjum. Ale może mi Pan powiedzieć, powiedziałam, była opinia RIO, która była z uwagami, w związku z tym Pan Wójt dostosował się do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i po prostu wykreślił te dochody ze sprzedaży. Pan Radny Gniadek, proszę. Chciałem przypomnieć Pani OKM-u, że gotowa była nawet zwiększyć tą kwotę 2800, nawet podnieść w górę, żeby zaspokoić niektóre inwestycje. Natomiast wrócę do sprzedaży gimnazjum. Jest uchwała, należy ją realizować. W tej chwili cena jest, Pan Wójt wystawił 8 milionów, robi się cena coraz bardziej atrakcyjna. Poza tym jest opcja po ostatnim przetargu za 60% ceny. I ja wierzę w Pana Wójta, patrzę w oczy Panu Wójtowi. A co Pan Wójt w siebie nie wierzy? Panie Wójcie, ja w Pana wierzę, że Pan ma już przygotowanego klienta, Pan ma przygotowanego klienta, który to nabędzie. I
ja jako fachowiec w handlu oferuję swoją współpracę, bo jak kiedyś panu powiedziałem, wszystko jest do sprzedaży i wszystko ma swojego klienta, tylko trzeba umieć tego klienta znaleźć. Proszę. Dziękuję panie radny za tak wspaniałą laudację na cześć mojej osoby. Wszystko jest na sprzedaż, tylko zależy od ceny. Kwota 8 milionów, pan tutaj sugeruje jakby, no to już podchodzi pod korupcję. Pan ma swojego klienta, więc pan wystawia to gimnazjum za 8 milionów. Natomiast ja zwrócę uwagę, że panie radny, no za 8 panieczek to gimnazjum już było w przetargu i nie poszło, więc to nie jest tak, że ja teraz robię jakiś gest i łaskę. Nie, ja pana całkowicie rozumiem. Cały czas tak. Więc jako pan nie mówi, że ja panu coś sugeruję. Ale to tak zabrzmiało. Pan ma swojego gościa ustawionego. Tak jeżeli pan to usłyszał, no to ma pan problem. Ale to wszyscy słyszeli. Ale nie w gimnazjum. Ja, a przecież mówimy o gimnazjum, o czym myśmy mówili? No, natomiast proszę państwa, no jeżeli pan radny rzeczywiście tak mi ufa i wierzy, no to myślę, że to będzie zaraz odwzorowane w wyniku głosowania, no bo nie można kogoś lubić, a równocześnie podkładać mu nogę. Byłoby to zaprzeczeniem, że się kogoś lubi. To tak jakbym powiedział, że kogoś kocham, a z drugiej strony kogoś nie kocham. To musimy się zdecydować. Proszę pana, realizacja uchwały to nie jest postawianie nogi, to się coś myli chyba. Więc to ja myślę, że pan mi okaże tą serdeczność poprzez wynik głosowania. Dziękuję. Zamykam dyskusję w tym punkcie. Przechodzimy do głosowania autopoprawki do projektu uchwały budżetowej gminy Mobilany na 2016 rok oraz do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej. Razem to głosujemy? Nie, tylko, bo to jest w jednej części. Tak. Autopoprawka do uchwały. Dobrze. Więc przechodzimy do głosowania autopoprawki do projektu uchwały budżetowej gminy Mobilany na 2016 rok, przedstawionej przez pana wójta, która wpłynęła 13 stycznia 2016 roku. Jest to, przypominam, autopoprawka do uchwały budżetowej gminy Mobilany na 2016 rok. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem? Za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania poprawek radnych. Pani mecenas, czy mamy czytać tylko tytuły, czy całość z formularza poprawki? Pojedynczo państwo musicie głosować każdą poprawkę. Formalnie najlepsze jest przeczytanie całej poprawki, natomiast jeśli państwo radni uznają, że już odczytane były wcześniej te poprawki, no to nie ma sensu jeszcze raz wszystkiego tego odczytywać z tych wniosków, według mnie. Więc jeśli się zgodzą, to można tylko sam tytuł. W takim razie składam wniosek, czy czytamy samą nazwę zadania. Kto z pań i panów radnych jest za takim rozwiązaniem? Za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Nazwa zadania: zakup usług remontowych, remonty cząstkowe dróg gminnych, dział 600, rozdział 616, paragraf 42-70. Zwiększenie o 130 tysięcy. Kto z pań, panów radnych jest za podjęciem takiej poprawki? Osiem za. Kto jest przeciw? 7 przeciw. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Formalnie wszystko w porządku, tak? Przechodzimy do kolejnej poprawki. Kontynuacja rozpoczętej budowy zbiornika wodnego na Kącach w Ogilanach. Zwiększenie zadania o 900 tysięcy. Kto z pań, panów radnych jest za podjęciem takiej poprawki?
8 za, kto jest przeciw? 7 przeciw, kto się wstrzymał? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnej poprawki. Nazwa zadania: budowa chodnika przy drodze gminnej numer K600, 608 i numer K600, 611 w Bukowie. Na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w ramach zadania z 2015 roku. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem poprawki? Osiem za, kto jest przeciw? 7 przeciw. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnej poprawki. Dotacja celowa z budżetu gminy Mowirany na zakup samochodu bojowego wraz z wyposażeniem dla OSP w Bukowie. Wartość poprawki 200 tysięcy. Kto z Pań, Panów radnych jest za podjęciem poprawki? Osiem za, kto jest przeciw? 7 przeciw, kto się wstrzymał? Nie widzę. Kolejna poprawka, nazwa zadania: zlecenie projektów oświetlenia w Lusinie i wykonanie zadań według tych projektów. Ulica Floriana, długość 900 metrów bieżących od kaplicy do szkoły amerykańskiej. Ulica Krakowska na odcinku kaplica Pani Sikoń, 400 metrów bieżących. Zamontowanie jednej lampy na zakrycie koło sklepu na ulicy Krakowskiej. To wartość poprawki jest 120 tysięcy. To z Pani Panów radnych jest za podjęciem poprawki? 8 za, kto jest przeciw? 7 przeciw. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kolejna poprawka. Nazwa zadania: budowa oświetlenia zgodnie z wykonanym projektem w ramach budżetu 2015 przy drodze numer 600-653 oraz 600-654, działka 374, 379, 371 i 2. Zwiększenie jest o 100 tysięcy. Kto z Pań, Panów radnych jest za podjęciem poprawki? 8 za, kto jest przeciw? 7 przeciw, kto się wstrzymał? Nie widzę. Kolejna poprawka, nazwa zadania: wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy oświetlenia w Gaju przy ulicy Widokowej i pod górą. Kto z Pań, Panów radnych jest za podjęciem poprawki? 8 za, kto jest przeciw? 7 przeciw. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kolejna poprawka, nazwa zadania: wykonanie projektu odwodnienia nawierzchni ulicy Grzmiącej w Gaju. Kto z Pań, Panów radnych jest za podjęciem poprawki? 8 za, kto jest przeciw? 7 przeciw, kto się wstrzymał? Nie widzę. Kolejna poprawka, nazwa zadania: wykonanie odwodnienia i nawierzchni ulicy Cichej w Gaju według dokumentacji projektowej wykonanej w ramach budżetu 2015 roku. Kto z Pań, Panów radnych jest za podjęcie poprawki? 8 za, kto jest przeciw? 7 przeciw, kto się wstrzymał? Nie widzę. Kolejna poprawka, wykonanie oświetlenia, nazwa zadania: wykonanie oświetlenia ulicy Spacerowej w Mowilanach według dokumentacji projektowej zleconej w ramach budżetu 2015 roku. Kto z Pań, Panów radnych jest za podjęcie poprawki? 8 za, kto jest przeciw? 7 przeciw, kto się wstrzymał? Nie widzę.
Kolejna poprawka nazwa zadania remont ulicy Spacerowej w Mogilanach według wykonanej dokumentacji projektowej zleconej w ramach budżetu 2015 roku. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej poprawki? 8 za, kto jest przeciw? 6? 7 przeciw. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kolejna poprawka, nazwa zadania, sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Świętego Floriana w Libertowie obejmującej odwodnienie, oświetlenie oraz poszerzenie o chodnik. Kto z pań, panów radnych jest za podjęciem poprawki? 8 za. Kto jest przeciw? 7 przeciw. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kolejna poprawka, nazwa zadania, remont ulicy Mogilańskiej w Mogilanach. Pan Rafał Młynarczyk chce zabrać głos, proszę. Proponuję, żeby najpierw przegłosować moją propozycję, czyli podział środków na te dwa zadania, a w przypadku, jeśli zostanie to niestety odrzucone, no to trudno. No. Moja propozycja jest taka, w Chorowicach na tą chwilę, jeśli ta poprawka zostanie przyjęta, nie ma ani jednego zadania. Było zgłoszone w sołectwie tylko jedno zadanie. Nie ma oświetlenia ulicznego, remontu żadnej drogi, nic. Jeśli pani sołtys by mogła państwu coś powiedzieć i jest na sali, również może się do tego odnieść. Dlatego proponuję 150 tysięcy na Chorowice na 2016 rok. Czy to jest dużo? A czy moralnie jest, że będzie zero? Dziękuję. Z przyczyn chyba prawnych nie możemy poddać takiego wniosku pod głosowanie. Pan jest, zgodnie z tą waszą procedurą, pan nie zgłosił własnej poprawki na formularzu, natomiast pani, która zgłosiła tą poprawkę teraz głosowaną, może tutaj jest powiedziane, że zgłaszający poprawkę może ją wycofać lub zmienić aż do momentu jej głosowania. Poprawki wycofane nie podlegają głosowaniu, zmiana poprawki nie może prowadzić do tworzenia nowego zadania. Więc jeśli pani będzie chciała zmienić tą poprawkę zgodnie z wnioskiem pana, to pani ma taką możliwość przed głosowaniem. Pani radna, to zadanie w Chorowicach jest planowane na 2 lata. I płatność za wykonanie tego zadania może być na koniec 2017 roku. Więc myślę, że nie ma problemu, będzie pewnie robione. W związku z tym, żeby odpowiedzieć na pytanie, nie wycofuję swojej poprawki. Dziękuję. Panie przewodniczący, może fachowiec, żeby się odpowiedział na temat płatności, a nie pani radna. Przechodzimy do głosowania poprawki. Nazwa zadania, remont ulicy Mogilańskiej w Mogilanach. Kto z pań, panów radnych jest za podjęciem? 8 za. Kto jest przeciw? 7 przeciw. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kolejna poprawka do projektu uchwały budżetowej gminy Mogilany na 2016 rok. Proponuje się poprawkę do projektu uchwały budżetowej gminy Mogilany na 2016 rok. Punkt pierwszy. Zmienia się treść paragrafu 8 projektu uchwały budżetowej gminy Mogilany na 2016 rok o dodanie zapisów do kwoty 5000 zł. Paragraf 8 projektu uchwały budżetowej gminy Mogilany na 2016 rok otrzymuje brzmienie. Upoważnia się wójta gminy Mogilany do dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w artykule 257 ustawy o finansach publicznych do kwoty 5000 zł z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Kto z pań, panów radnych jest za podjęciem? Proszę pani radna, pytanie. Chwileczkę. Chciałam zapytać, czy gospodarcy mogą się do tego przyczynić? O 10 tysięcy uważam, to jest naprawdę nieduża kwota. Poddaję pod głosowanie wniosek taki, jaki został
złożony. Kto z panów radnych jest za podjęciem takiej poprawki? Osiem za, kto jest przeciw? Pięć, kto się wstrzymał? Dwie osoby wstrzymujące się. Dwa głosy wstrzymujące. Przechodzimy do głosowania uchwały budżetowej gminy Mogilany na 2016 rok wraz z przegłosowaną wcześniej autopoprawką pana wójta i przegłosowanymi przez chwilę poprawkami radnych. Kto z pań panów, kto z pań panów radnych jest za podjęciem uchwały budżetowej? Tak jak wcześniej powiedziałem, z autopoprawką pana wójta przegłosowaną i poprawkami przegłosowanymi przez i zgłoszonymi i przegłosowanymi przez radnych. Osiem za, kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał? Siedem głosów wstrzymujących. Dziękuję. Przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Mogilany na lata 2016-2023. I informuję, że tutaj wpłynęła autopoprawka pana wójta i poprawka radnych. Bardzo proszę panią skarbnik o mówienie. Panie przewodniczący, szanowna rado, wieloletnia prognoza finansowa, znaczy autopoprawki pana wójta wieloletniej prognozy finansowej wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie, uchwale budżetowej, projekcie uchwały budżetowej. Czyli tak jak mówiłam wcześniej, zmieniły się te planowane dochody, ogółem dochody bieżące, dochody majątkowe. Zmieniły się również wydatki, ogółem wydatki bieżące, majątkowe. Zmieniła się kwota przychodów w związku z planowaną emisją obligacji komunalnych, jak również zmieniła się kwota rozchodów w związku ze spłaconą pożyczką na kanalizację we Włocławie etap drugi w roku 2015, czyli nam się te dochody te rozchody po prostu zmniejszyły o kwotę tej raty, tej pożyczki. Natomiast, znaczy to są wszystko tylko te autopoprawki pana wójta, które zauważyłem. Dziękuję. Dziękuję. Czy jakieś pytania są? W takim razie poddaję pod głosowanie autopoprawkę pana wójta w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Mogilany na lata 2016-2023, która wpłynęła do Rady Gminy 13 stycznia. Kto? Tak? Ja nie znam tych poprawek, natomiast patrząc na statut państwa, to jeżeli zgłoszono dwie lub więcej poprawek, to w pierwszej kolejności to są głosowane najdalej idące poprawki, więc nie wiem, jaka jest ta druga poprawka, czy nie jest dalej idąca. Ale nie ma w statucie nic o autopoprawce, jest tylko o poprawkach, więc wszystkie są traktowane tak samo, bo tutaj już stosujecie procedurę statutu. Prawda? No więc jakby zasadą jest, że te dalej idące poprawki się głosuje w pierwszej kolejności. Czyli najdalej idącą poprawką tutaj będzie autopoprawka pana wójta. Głosujemy, przypominam, autopoprawkę pana wójta w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Mogilany na lata 2016-2023, która wpłynęła do Rady Gminy 13 stycznia 2016 roku. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej autopoprawki? Czternaście za, kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Jeden głos wstrzymujący. Przechodzimy do głosowania poprawki radnych. Poprawka
wnioskodawcy Alicja Łodziańska, Berbeka, Lawalczak, Joanna Nowicka, Renata Szczebońska, Grzegorz Sokłosa, Grzegorz Balik, Tadeusz Szczeboński, Tadeusz Gniadek. Poprawka do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Mogilany na lata 2016-2023. Proponuje się następujące poprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Mogilany na lata 2016-2023. Punkt pierwszy. W związku z poprawkami radnych do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 wprowadza się do projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Mogilany na lata 2016-2023 poprawki wynikające z przegłosowanych do projektu uchwały budżetowej gminy Mogilany na 2016 rok poprawek radnych. W punkcie drugim w pozycji 1.2.1 załącznik numer 1 projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2023 wprowadza się poprawka następującej treści. W roku 2016 ze sprzedaży majątku w wysokości 3 miliony 150. W roku 2017 ze sprzedaży majątku w wysokości 2 miliony 750. W roku 2018 ze sprzedaży majątku w wysokości 2 miliony 500. Kto z pań, panów radnych jest za podjęciem takiej poprawki? 8 za. Kto jest przeciw? Jest przeciw. Kto się wstrzymał? 1 głos wstrzymujący. Tak zgadza się? Dziękuję. Przechodzimy wobec tego do głosowania w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Mogilany na lata 2016-2023 wraz z przegłosowaną wcześniej autopoprawką pana wójta i przegłosowaną poprawką radnych. Kto z pań, panów radnych jest za podjęciem uchwały? 8 za. Kto jest przeciw? 1 osoba przeciw. Kto się wstrzymał? 6 głosów wstrzymujących się. Przechodzimy do punktu trzeciego udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Mogilany. Czy jakieś pytania są? Nie widzę. Wobec pan radny Malik, proszę. Ja mam takie pytania. Przepraszam. Bo mamy tutaj pana prezesa Straży OSP Mogilany. Pytałem na komisji gospodarczej. Czy przystają na taką dotację w wysokości 15 tysięcy, skoro w zeszłym roku miał 35, czy taka kwota jest wystarczająca na utrzymanie bojowe? Bardzo proszę. Proszę o odpowiedź. Dzień dobry, moje nazwisko Klimczyk, jestem prezesem OSP Mogilany. Oczywiście, że ta kwota jest niewystarczająca, ale ze względu na to, że Rada nam tutaj przyznała te pieniążki na zakup tego samochodu, pan wójt dzwonił, prosił, że ciężko mu ustalić budżet, czy jesteśmy w stanie jakoś przeżyć ten rok, więc żeśmy się na to zgodzili. Także a jeśli jestem przy głosie, nie wiem, czy bym mógł powiedzieć w sprawie tego samochodu naszego? Może później we wnioskach, dobrze, dziękuję. Przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Mogilany. Kto z pań, panów radnych jest za podjęciem uchwały? Piętnaście za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przechodzimy do punktu czwartego. Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Libertów dla posesji w ulicach Przydworska, Płomietna, Zagajnik, Pogórze, Wesoła, Sportowców, Widokowa oraz miejscowości Gaj dla posesji w ulicach Słoneczna i Wzgórze. Czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie? Jakieś pytania?
Przechodzimy wobec tego do głosowania. Przypomnę tylko, że zgodnie z artykułem 58 tu jest potrzebna bezwzględna większość do podjęcia uchwały. Kto z pań panów radnych jest za podjęciem uchwały? Za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dwie osoby, dwa głosy wstrzymujące. Przechodzimy do punktu 5. Ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Czy dwa słowa mogę prosić? W uzasadnieniu przedstawiliśmy do projektu tej uchwały. Zmiana wynika z konieczności, ponieważ została wprowadzona nowelizacja ustawy o systemie oświaty. Działo się to 29 grudnia, ogłoszone zostało 8 stycznia, więc jest to bardzo świeża sprawa. Zmieniająca, jak Państwo wiecie, od 1 września dzieci 7-letnie będą zobligowane do realizacji obowiązku szkolnego, dzieci 6-letnie do realizacji obowiązku przedszkolnego, natomiast obowiązkiem gminy jest zapewnienie do 2017 miejsc dla 4- i 5-latków, później dla wszystkich dzieci od 3 lat w przedszkolach. Tutaj musieliśmy w związku z tym dopisać i zmienić te kryteria, tak aby, ponieważ może się stać tak, że nie będzie tyle miejsc w przedszkolach, ile potrzeba, na pewno jest to zawsze problem. W tym momencie nie znamy też efektów tego, czy rodzice zdecydują się na cofnięcie dzieci, na posłanie dzieci 6-letnich do szkoły. Będziemy to wiedzieli już po deklaracjach rodziców. Natomiast te kryteria Państwo w ustawie mają zapisane, że organ ten uchwałodawczy może wskazać 6 kryteriów. Zatrzymujemy 6 kryteriów, właśnie nadając im też punkty i zwracając się w tej uchwale też do rodziców o dokumenty, jakie muszą załączyć do wniosku w sprawie przyjęcia do oddziału przedszkolnego w szkole, bądź też do przedszkola. Dziękuję. Czy jakieś pytania? Wobec tego przechodzimy do głosowania. Przypominam, głosujemy w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli oraz szkołach podstawowych. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Czternaście za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? I jeden głos wstrzymujący. Nie ma. Jedna osoba nie głosowała. Powtarzamy głosowanie jeszcze raz, tak? Kto z pań panów radnych jest za podjęciem uchwały? Trzynaście za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jeden głos i jedna osoba nie głosowała, nieobecna w tym momencie. Przechodzimy do kolejnego punktu przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany na 2016 rok z autopoprawką, która wpłynęła 19 stycznia 2016 roku. Bardzo proszę panią przewodniczącą komisji o kilka słów. Ja tylko. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mogilany prosi o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany na rok 2016 poprzez zmianę załącznika do projektu uchwały. W związku z tym, że Komisja Rewizyjna postanowiła w dniu 18 stycznia 2016 dokonać jeszcze jednej kontroli dotyczącej kontroli realizacji przez wójta uchwały Rady Gminy nr 7/32/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości z rozpoczętą budową budynku niemieszkalnego stanowiącego własność gminy oznaczonej
jako działka numer 307/180 o powierzchni powyżej 2 hektarów połączonej do wsi Mogilany, objęty księgowie czystą KR31/4274/4. Dziękuję. Dziękuję. Jakieś pytania? W takim razie przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany na 2016 rok wraz z autopoprawką osobno? Dobrze. W takim razie przechodzimy do głosowania autopoprawki do uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany na 2016 rok. To są panów radnych jest za podjęciem autopoprawki. Za, kto jest przeciw? Jeden głos przeciw. Kto się wstrzymał? 6 głosów wstrzymujących. Wobec tego przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany na 2016 rok wraz z przegłosowaną i przyjętą przed chwilą autopoprawką pani przewodniczącej komisji. Kto z pań panów radnych jest za podjęciem uchwały? Osiem za, kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. 7 głosów wstrzymujących, dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu, interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, czy ktoś chce zabrać głos? Pani radna Nowicka, proszę. Sprawozdanie o bieżącej działalności. Pan wójt powiedział, że ogłosił spotkanie z przedstawicielami gubernatora na Skłonie Libertowie w sprawie ulicy Świętego Floriana. Dlatego rozumiem, że to było pieniądze ten, tak? Chodziło panu o spotkanie w Lusinie. Zobaczyć, to nie jestem, czy już będę odpowiadał. '13 stycznia spotkałem się z przedstawicielami szkoły amerykańskiej dotyczącej ulicy Świętego Floriana. Tak, tak. A jak było powiedziane? No to, no to w Lusinie sobie trzeba napisać, tak. Jeszcze, jeśli jestem przy głosie, zadałam ostatnio oficjalne pytanie, kto był autorem artykułu. W ostatnim głosie. Dostała pani na piśmie tak, odpowiedź. Dostałam na piśmie potwierdzenie, że autorem był urząd. Prawidłowo tak jest. No nie jest to odpowiedź oczywiście, na którą oczekiwałam, dlatego że urząd nie może być autorem. No przykro mi, że pani jest usatysfakcjonowana moją odpowiedzią, ale odpowiedź wyszła. Ale sama sobie odpowiedziałam w takiej sytuacji na to pytanie. Mianowicie, proszę państwa, autorem artykułu, który pojawił się w głosie gminy Mogilany, czyli piśmie wydatkowanym z pieniędzy publicznych, z naszych podatków, również z podatku radnych. Autorem tego artykułu był Tchórz. Dziękuję. Pani radna. Ostatnia sesja, która była, pan musiał Krzysztof, który nagrywał siebie, jak przemawiał, na końcu swojego przemówienia, nie wiedział o tym, że jest nagrywany, ubliżył mi, to znaczy nazwał mnie krową. Chciałam panu powiedzieć, że ja pierwszy jestem kobietą, drugie jestem starsza od pana i należy mi się szacunek, w związku z tym żądam przeprosin od pana. Bo wiem o tym, że pan jest bez ambicji, bez honoru, ale to nie jest ubliżanie, to jest stwierdzenie przeze mnie, ja to stwierdzam, że według mnie ten człowiek taki jest. Więc bardzo proszę, a nazwanie kogoś krową, ja krową nie jest. Chyba, że pan musiał nie rozróżniać w ogóle kobiet od krowy. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? W takim razie bardzo proszę pani sołtys, skoro pani. Nie będę mówić.
ja pozwoliłam sobie przelać moje myśli na kartkę, bo miałam ich tak dużo, więc będę zerkała, żeby niczego nie pominąć. Chciałam Państwu powiedzieć, że może Państwo się przyzwyczaili do tego, że Chorowice od lat siedziały cicho i nam generalnie nic nie było potrzebne. Ale przyszłam ja i te potrzeby się zmieniły. I na przykład no, Pan Grzegorz Stogłosa mówi, że stan samochodu strażackiego uniemożliwia bezpieczny dojazd, powiedzmy, w jakieś miejsce, tak? A u nas jest sytuacja taka, że u nas drogi uniemożliwiają dojazd. I kupujecie nowe samochody po to, żeby się rozklekotały na dziurawych drogach. Chorowice czekają na tą drogę, z której zabraliście pieniądze, od przeszło 20 lat. I oni się, moi mieszkańcy się dzisiaj dowiedzą o tym, co tu się działo. Jeszcze mam a propos zrównoważonego rozwoju do pana Gniatka. No tak jak powiedział, zrównoważony rozwój polega na tym, proszę pana, że traktuje się wszystkie miejscowości równo. I nie będzie zrównoważonego rozwoju, dopóki Chorowice będą zawsze pomijane. Bo chciałam zauważyć, że nie zrobicie dla nas nic. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jak widać, ma pan rację, bo wszystko jest na sprzedaż, nawet honor. I chciałam jeszcze powiedzieć, że chcę uzasadnienie na piśmie, w którym napiszecie, dlaczego Chorowice zostają w ten sposób traktowane. Żebym ja to miała na piśmie i przedstawię to mieszkańcom na którymś zebraniu miejskim. Nawet najbliższy, no wiadomo, najbliższy pewnie na wiosnę. Ale niech oni wiedzą, na czym stoją. I przysięgam, że ja ich tu nawet sprowadzę, żeby tą drogę mieli. Pan radny. Jako przewodniczący Komisji Gospodarczo-Komunalnej chciałbym Pani Sądzić troszeczkę odpowiedzieć na ten temat. To nie jest tak, że Chorowice w 2015 roku nic nie miały, bo... Momencik, Panie Rady, proszę nie przeszkadzać. Może Pan podnieść rękę, zabrać głos. W 2015 też nic, proszę nie mówić, że nic nie było, bo została dla Chorowic została wykupiona pętla za, jeżeli się, mogę się pomylić, albo 170, albo 190 tysięcy złotych. Także to zostaje w Chorowicach wykupione. To jest raz. Druga sprawa, najważniejsza w tej kwestii. Droga Chorowica w tym momencie jeszcze nie ma pozwolenia na budowę tego. Ulica Mogilańska od 2 lat ma wszystko. I to nie jest to, że my w tym momencie zdejmujemy 300 tysięcy z Chorowic, bo za 300 tysięcy też tej drogi nie wybudujemy. Zadanie, i proszę posłuchać dokładnie uzasadnienia, bo jeżeli Pani chce mieszkańcom Chorowic robić jakąś nagonkę na znowu ósemkę radnych, to niech Pani to uzasadnienie przedstawi, bo tym samym kryterium poszliśmy ze szkołą w Honarach. Zadanie przebudowa drogi gminnej w Chorowicach numer 600-617 jest planowane jako zadanie dwuletnie. Wobec powyższego za 300 tysięcy też byście tego nie zrobili. Wobec powyższego płatność za wykonanie zadania można przesunąć na zakończenie zadania, to jest rok 2017, czyli można ogłosić przetarg w 2016, rozpocząć budowę i płacić w 2017 roku. To jest tyle, tak? W 2016 roku w Chorowicach. I Pani, nie mamy pozwolenia. Pani wie o tym, że może Pani dostać pozwolenie dopiero w październiku i nikt w październiku nie wiedzie na budowę drogi. Panie radny, proszę nie podnosić głosu na mieszkańców, a poza tym po raz drugi Pan tezę błędną stawia. Ja proszę, aby inżynier Klimenciak odpowiedział, bo Pan w ogóle nie rozumie dwóch rzeczy. Bardzo proszę, Panie Wiceprzewodniczący, oddać głos. Proszę. Chorowice są na zgłoszenie na budowę, wniosek o zgłoszenie robót budowlanych został złożony w starostwie w grudniu, 15 stycznia projektant uzupełnił wniosek, więc o połowę lutego zgłoszenie robót będzie jak gdyby prawomocne. Na chwilę obecną, że Pani Sołtys wiedziała, mieszkańcy, na chwilę obecną Urząd Gminy nie może ogłosić przetargu, bo nie ma w tym momencie w 100% zabezpieczonego finansowego zadania. Wieloletni planie finansowy na 2017 rok jest tylko kwota, jak mówię, te 300 tysięcy, które nam brakowało. Czyli w tym momencie inwestycja związana z przebudową drogi w UPF-ie na 2017 jest połowa kwoty. W tym roku tej środki, które miały być przeznaczone, nie ma. Czyli w tym momencie nie można ogłosić przetargu nawet w tym roku na wykonanie tego zadania. W ramach interpretacji, pan wójt, tak?
Proszę Państwa, ja jeszcze podsumuję, zwłaszcza do mieszkańców, bo tutaj radni już wszystko wiedzą. Szanowni Państwo, przedstawiony przeze mnie budżet był realny, był zaopiniowany przez RIO i był według zaleceń RIO zrobiony. Radni z opozycji 15 swoich poprawek dali, jak to podliczyliśmy tutaj szybko, jest to, te poprawki są na kwotę 2 750 000, czyli jest to kwota idealna pierwszej raty ze sprzedaży gimnazjum. Tylko że ci radni są o tyle usprawiedliwieni, że nie mają wiedzy ekonomicznej i podstaw nauk, więc nie wiedzą tego, ale zakładają na 100%, że w tym roku gimnazjum się sprzeda. I proszę Państwa, ja tego nie gwarantuję, żeby nie było, że wójt zagwarantował sprzedaż gimnazjum w roku 2016. Ja takich gwarancji nie daję. Natomiast radni z powodu braku wiedzy i umiejętności ekonomicznych zapomnieli o jednym, że oczywiście, jeżeli nawet wydarzy się, proszę Państwa, cud, że gimnazjum pójdzie i pozyskamy z tego 2 750 000, to Państwo radni z opozycji zapomnieli o karze, która nas czeka za zerwanie umowy. Dzisiaj mamy wiedzę, mówiłem na komisjach, że wpłynęło od biegłego 80 stron do sądu opinii. Według powyższego przewidujemy, że w roku 2016, kiedy sąd już ma opinię biegłego, będzie zapewne rozprawa i wyrok. Moje pytanie ciekawe, skąd weźmiemy 2 750 000? Szanowni Państwo, do tej pory udało się zadłużenie zniżyć dzięki inwestycjom, które zrobiłem, a inwestycji, przypomnę, było 17 nakładów asfaltowych, było ponad 4,5 km kanalizacji, było 3,5 km odwodnienia. I jeszcze dług zszedł na 1 000 000. Obecnie dzisiaj mamy 20 milionów zadłużenia gminy. Mój projekt budżetu zakładał dalsze zniżanie długu, ale również na miarę naszych możliwości inwestycji. Proszę zapamiętać tą sesję i proszę pod koniec roku, jak będzie niewykonanie budżetu, żeby to potem nie było, że to wójta jest zawinienie czy złe ułożenie budżetu. Mój projekt budżetu był prawidłowy. Szanowni Państwo, teraz oczywiście ja wystosuję pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej informujące, że budżet dzisiaj uchwalony jest nierealny przez wójta do wykonania. O najbliższych działaniach i odpowiedzi ewentualnie Regionalnej Izby Obrachunkowej całą społeczność z terenu gminy oczywiście poinformuję. Dziękuję bardzo. Czy radni w ramach interpelacji jeszcze mają pytania? Nie ma, przechodzimy w takim razie do punktu wolne wnioski. Czy ktoś z radnych ma pytania? Nie ma. Ktoś z publiczności? Proszę. Mateusz Paszta, mieszkaniec Mówilan. Proszę Państwa, ja przyznam szczerze, że nawet odwołałem spotkania ze swoim klientami, żeby pójść do końca. Bo takiej buty i arogancji, to przyznam szczerze, że ja nie widziałem. A jak widać, przykład chyba idzie z góry, czyli z naszego rządu. Teraz nigdy nie myślałem, że coś takiego będzie na podwórku lokalnym, gdzie Państwo jako suweren, dostali prawo od suwerena, to jest teraz bardzo modne słowo, na to, żeby działać dla wszystkich mieszkańców. Natomiast ogromną butą dla mnie jest wniosek tutaj na tej sesji budżetowej, ta poprawka o remontowaniu ulicy Mogilańskiej, gdzie ulica jest zaasfaltowana. Dlatego ja serdecznie zapraszam Państwa na działy, na których ja akurat mieszkam, tylko różnica między nami jest taka, że gdybym ja był radnym, to chyba bym się nie odważył, żeby składać wniosek jako radny o remont własnej ulicy. Więc idąc ulicą Świątnicką, każda boczna ulica niemal nie jest wyasfaltowana. Pomijam fakt ulicy Rzymskiej, na której kiedyś mieszkałem, jeszcze mieszkałem z rodzicami, gdzie jest do dzisiaj nieoświetlona, to jest najdłuższa ulica w miejscowości Mogilany. Wniosek, gdzie Państwo odrzucają faktycznie jedyny projekt dla Chorowic, no, również dla mnie jest zupełnie niezrozumiałym, więc proszę naprawdę o zrównoważonym jakimś budżecie i zrównoważonym tutaj działaniu. To są naprawdę bardzo puste słowa.
Tak jak mówię, proszę Państwa, no ja jestem zażenowany, nie wiem, chyba ta zmiana pokoleniowa musi nastąpić, jeżeli chodzi o radę, aczkolwiek widzę tutaj dużo doświadczonych osób, które zasługują na szacunek, natomiast radni, którzy w ten sposób procedują, tak jak mówię, ja tego nie mogę zrozumieć i chyba trzeba przyjęcie wystartować wyborów. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, następna osoba w publiczności. Jeszcze raz Klimczyk Tomasz, prezes OSP Mogilany. W kwestii tego samochodu chciałbym tak wyjaśnić, bo tak się wszystko mówi, nikt z radnych, pan przewodniczący, nie zaprosił nas, nie wiem czy tam z komendy powiatowej, żeby się dowiedzieć mniej więcej, co, jakiej jednostce jest potrzebne, jaki sprzęt jest najbardziej potrzebny. Nikt nie patrzy na to, co powinno być, tylko na zasadzie tak, obiecałem im, że dostaną nowe auto, trzeba im dać nowe auto. Panie przewodniczący, chcę pana poinformować, że nasze auto, które jest w tej chwili w jednostce, Star 266, który pierwsze kupił, dostał w 82 roku, żeśmy dostali jako nowego, wytrzymał do 2010 roku. W 2010 roku został zakupiony nowy samochód 91 bodajże, albo 2 roku i został odremontowany w całości. I to auto w tym roku wyjechało 196 razy. Ani raz nie zawiodło. I kwestia jest teraz taka. Dobrze pan wie, że w miejscowości, w której pan mieszka, bardzo dużo jest nieużytków, bardzo dużo jest traw, jest las pański tak zwany. I powiedzmy sobie szczerze, OSP Puków nigdy nie będzie wyjeżdżać do zadań typowych, jak nie wiem, wypadki, zagrożenia miejscowe tego typu. I dla nich najlepsze auto, najlepsze rozwiązanie by było, i popatrzcie państwo, co zyskujemy w tym momencie. Zyskujemy to. Do Mogilan przychodzi nowe auto, wiadomo, mamy 10 razy więcej wyjazdów. Przychodzi nowe auto, auto nasze, stara 266, które było odremontowane w 2010 roku, tak jak powiadam, idzie do Bukowia, zostaje 200 tysięcy złotych, na przykład na Chorowicę, na tą drogę, i te 100 tysięcy na pewno by się jeszcze znalazło. I mają auto, które rzeczywiście spełnia warunki, że wjedzie nim wszędzie, ma dyszę do gaszenia trawy, ma to wszystkiego. Ja nie wiem, dlaczego tutaj się nie pytają radni, są te komisje, to dlaczego państwo nie zaprosicie ludzi, którzy się na tym znają? Tylko w tym momencie pan przewodniczący mówi, że Buków nie ma samochodu z napędem na tylnią oś. A pana się pytam, a z jakim napędem w tej chwili ma Buków samochód? Na koło rezerwowe? Bo w tym momencie auto ciężarowe, które jest Bukowy, ma napęd na tylnią oś, panie przewodniczący. Więc mówią ludzie, którzy się w ogóle nie znają na temacie, ale zabierają głos. Dlaczego nie posłuchacie ludzi, którzy się znają, którzy siedzą w tym, którzy działają ileś tam lat, jeżdżą do tych akcji, wiedzą, co jest potrzebne, jak jest tego. Ja rozumiem, że każdy chce nowe auto, ale wszędzie się praktykuje w Polsce na zasadzie takiej, że wiadomo, że jednostka, która wyjeżdża 200 razy w roku, dostaje nowe auto, przekazuje do jednostki, która wyjeżdża 20 razy w roku. No, bez sensu jest kupić auto, które będzie stało w garażu za 200 tysięcy, czy nie wiem, 250 czy 300 tysięcy, bo tam jakieś pieniądze już jednostka ma, i kłótnie między nami. My później jeździmy do akcji, przez takiego człowieka jak pan, boję się wejść z Bukowiem, na przykład z chłopakami z Bukowia, ze straży, bo czy on pójdzie za mną, bo kłótnie są. Bo pan nas kłóci jako strażak. No to jest bezsensowne, panie przewodniczący. Nie jest pan tej straży, nie był pan nigdy w akcji, nie uczestniczył, nie wie pan, jakie są zagrożenia. I ja bym chciał mieć ludzi pewnych za sobą. Tak samo oni, a nie na zasadzie takiej zygnąć, bo im obiecałem, bo jak będą na mnie głosować, bo jak będą delegować, to zygnąć. Bezsensowne to jest. Pan Skonar, pan Malik mówi, że 100 coś tysięcy w tamtym roku poszło na wykupienie pętli w Chorowicach. Ale niech powie, ile on w tamtym roku wydał na Konary i w tym roku ile pójdzie. Dziękuję. Panie Malik, zaraz panu udzielę głos. Panie prezesie, decyzja taka zapadła u strażaków, uzgodniona ze strażakami i myślę, że strażacy z Bukowa znają się na tym, co mają i co potrzebują. To po pierwsze. Po drugie, na jedno z posiedzeń zarządu został jakby oddelegowany pan przewodniczący Komisji Gospodarczo-Komunalnej, ale chyba tam nie był mile widziany. Może on coś na ten temat powie. Powiem tak.
Tak, na jedno spotkanie, jeżeli chodzi o spotkanie zarządu, mało co to zostałem właśnie przez pana prezesa prawie wyproszony, bo czy nie, poszedłem oczywiście tam jako, powiedzmy, strażak. Jakoś zostałem. A na drugie spotkanie zarządu, i dlatego widzi pan, dlatego pytam, czy panu jednostce wystarczy 15 tysięcy, bo nie byłem na tym spotkaniu, bo pan sobie nie życzył między innymi. To jest druga odpowiedź. Pyta pan o konary na rok 2015, nie licząc tych nakładek i tak dalej, to wie pan co było? Było 2700 czy 800 zł na koncepcję świetlicy. Typowe zadanie wpisane do budżetu. O czym? No mimo wszystko. I pan porówna 190 tysięcy do 3 tysięcy za koncepcję. Druga sprawa, mówi pan o samochodzie, czy jest potrzebny, czy nie jest potrzebny. Była rozmowa na komisji gospodarczej, pana nie było. Wiedział pan dobrze, że będziemy rozmawiać w sprawie wprowadzenia tego zadania zakupu nowego samochodu do pana jednostki, do SP Mogilany, wpisania do WPF-u. Pana zastępstwie występował tu pan sołtys z Gaja, pan Sikora, twierdził, że samochód to jest złom, jeden czy drugi, że cieknie i tak dalej. Wie pan, jak pan delegował pana sołtysa z Gaja jako swojego przedstawiciela, no to wie pan, to nie jest tak, że pan dobrze wie, o czym rozmawiamy na komisjach i po to są komisje, żebyśmy rozmawiali, a nie kłócili się tutaj później na sesję. Dziękuję. Proszę, panie wójcie. Panie radny Malik, po pierwsze, niech pan nie ma pretensji do zarządu straży, że pana tak czy tak potraktowali, bo fizycznie pan nie był na ten zarząd zaproszony. Więc jeżeli pan przyszedł bez zaproszenia, to nie miej pan teraz pretensji, że pana nie chcieli mile widzieć. Bo pan nie przyszedł jako osoba, jako radny i na rozmowy dotyczące jakiegoś tematu, bo to jak się zaprasza kogoś to na jakiś temat i na jakąś rozmowę i powinno to być w sposób kulturalny umówione i tak dalej, potwierdzone. Natomiast sam pan powie, że pan wszedł jako strażak. Ale co pan ma jako strażak do zarządu straży? Zarząd to przecież chyba zarząd, a tam są wydelegowane osoby, a nie strażak potrzebny. Nie wiem, czy pan nawet ma już badania aktualne, bo do tej pory pan badań nie miał, więc no nie wiem, jak to tam wszystko. Nie miej pan żalu do zarządu i do ludzi tutaj, że pana potraktowali tak czy inaczej. Ale wiecie, pan nie słucha, co mówił pan prezes przed chwilą. No nie słucha. Ja słucham, co pan odpowiedział. No to niech pan wysłucha najpierw jednych zarządów do drugich, a niech pan, bo pan też był na tym zarządzie i nic pan więcej nie załatwi. Tak, i byłem zdziwiony, że pan się pojawił. Proszę, wie pan, kiedy, po jakich słowach zostałem? Czy zarząd ma coś do ukrycia? Ja i tak nie będę podejmował decyzji jako radny, jako strażak w podejmowaniu decyzji, jaki jest zarząd. To jest tak, jak na sesję też każdy mieszkaniec może być. Proszę pana, zapraszający decyduje, w jakim gronie chce rozmawiać. Proszę, panie prezesie. Ja może nie będę dużo dyskutował, tylko odeślę pana Malika do statutu strażackiego, bo on dopiero parę miesięcy jest strażem, to pewnie nie zdążył jeszcze przeczytać, że na zarząd gminny przychodzą tylko członkowie, którzy są oddelegowani, wybrani przez strażę. To jest pierwsza sprawa. I wartałoby się zapytać właśnie, czy mamy coś przeciwko temu, bo nie stosuje się czegoś takiego. W statucie jest wyraźnie powiedziane, że tylko członkowie zarządu gminnego. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, panie Malik, pan dobrze wie o tym, że wyjeżdża pan do akcji, przyjeżdża pan, to nie są dawne czasy, że do akcji się jechało jak się chciało. Nie ma pan żadnych szkoleń, nie ma pan żadnych badań, nic, a przylatuje pan, wsiada pan, przyjeżdża pan do akcji w podkoszulku. Nie daj Boże, coś się podzieje, będzie bardzo źle. Jak ma straż działać na tej zasadzie, że ktoś zrobi się radnym i nagle się okazało, że przy 40 roku życia oprzytomił się, że dla niego straż to jest najważniejsza, to jest okej. Okay. Ale niech pan zrobi uprawnienia, niech pan trochę pojeździ, zobaczy pan jaka to jest odpowiedzialność, a nie na zasadzie takiej, a wezmę sobie sikawkę i pobawimy się. To nie są te czasy, proszę pana. Dzisiaj jest od razu prokurator za to, co się źle zrobi, co się źle zabezpieczy. A co pan może zrobić, zabezpieczyć, jak pan nie był na żadnym kursie? Nie ma pan pojęcia o straży. I w tym momencie pan na nas jakieś tam, nie wiem, chce znegować, wystartował na radnego, proszę bardzo, jest pan radnym. Zaraz się pan zapisał do straży, jeszcze pan próbował na sołtysa. No oczywiście ludzie dobrze zrobili, że nie wybrali. A jeśli chodzi o te samochody, naprawdę powtarzam, bezsensowne jest coś takiego,
żeby wydawać aut przede wszystkim. Najpierw nie ma garażu. Co z tym autem? Podjąć decyzję, jak, na jakiej zasadzie to stare auto będzie odsprzedane, będzie stegowane. No, proszę Państwa, no kupmy sobie do gminy zabawki i rzeczywiście, no miejmy na 20 wyjazdów rocznie. Ale przecież tą zabawkę również i dla Mogina to zabudzi. Ale mamy 200 wyjazdów, a nie 20. Ale widzisz, strażakowi wytłumaczysz? Wytłumaczysz, tak, nie... Pani radna Kotarda, proszę. Do wszystkiego się jeździ, to już nie są czasy się jeździ do kota na drzewie, czy do ponącej stodoły. Wczoraj byliśmy do potopionego dziecka, do plamy oleju, do wypadku, gdzie trzeba rozstrzygać samochód, do pożaru, gdzie trzeba wejść w aparatach pożarowych. To nie są te czasy. To już się zmieniło, to nie wróci, na szczęście. Pani radna Kotarda, ja mam pytanie do pana Malika, bo cały czas słyszymy, odkąd jest radnym, to jest po prostu uzdrowiciel, odnowiciel. Od kiedy pan jest w straży? Bo to, że pan jest w straży, to wiem, bo pan ma mundur piękny, nowy, widzieliśmy pana, więc chyba tylko panu, chyba się pan po to zapisał, że panu mundur ufundowała straż. Dziękuję. Odpowiem pani na piśmie. Nie pamiętam pan daty? Z uwagi na fakt, że nie ma więcej pytań, wyczerpaliśmy dzisiejszy porządek obrad. Zamykam obrady 16. sesji Rady Gminy Mogilany. Wszystkim Państwu bardzo dziękuję.